Dzień dobry, witamy was serdecznie. Słuchajcie, to jest wyjątkowy dzień. To jest z jednej strony jeden z ostatnich dni w 2023 roku, ale dla nas ten piątek to też jest dzień, w którym będzie rozegrana gala Santa Cloud, czyli Cloud MMA 3. I my dziś jesteśmy w samym centrum wydarzeń. Jesteśmy w stolicy, w hotelu, w którym mieszkają zawodnicy, którzy na tej gali będą się bić. I dzisiaj tutaj przez te godzinę 30, może dwie godziny będziemy z wami rozmawiać o tym, co dziś się wydarzy, a przede wszystkim będziemy mieli wyjątkowych gości. A to, że wyjątkowi goście będą dziś z nami, to już teraz widzicie na swoich telefonach, monitorach, telewizorach, bo taki gość już teraz jest z nami. Ale zanim go przedstawię, to chciałem też powiedzieć, że jest mój redakcyjny kolega Kacper Mi. Kacper, cześć, witam siemanko, serdecznie. Witam was serdecznie. Piątek, weekendu, początek, zaczynamy. Let's get puppy. I teraz muszę to zrobić, bo to będzie mała słodka zemsta, prosto ze wsi pod Gdynią. Jest z nami Wielki Buł. Witam cię serdecznie. Nie jestem z Sopotu, nie? Dobre. No, jest bystra. Jesteś czujny. No tak, nie jest tak łatwo, nie? Wyciągnięty prosto z wyra, bo już się kładł. No, prawda, kurczę, myślałem, że szukaliście mnie z tą godziną i myślałem, że odeśpię, ale jeszcze poświęcę wam trochę uwagi. Albo my tobie. Albo, no. Słuchaj, no tak, zaczynamy, słuchajcie, że tak powiem, no z grubego kalibru. Heavyweight od razu jako pierwszy gość. Patryk, jesteś najcięższym zawodnikiem tej gali. Nie mylę się. 130 kilo żywej wagi. No ja dzisiaj naprawdę nie chciałbym wkurzyć Patryka, także co złego to nie ja. Wszystko wiesz, kapkumka. Czyli rozliczymy się od razu. Tak, wyślij mi od razu numer na plika. Dlatego jestem. Dobra. Ja ciekawie zaryzykowałbym, czy w ogóle nie najcięższym organizacji, nie? Z zawodnikiem. Tak, tak, tak. Jest to bardzo prawdopodobne. Nie ma za bardzo nie ten, nie? Niż... Nikt nie, nawet nie, się nie zbliża. Nie, 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 nie. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz od razu powiem. Śledzę sobie, mam odpalony czat, także piszcie, co wy uważacie, zostawiajcie przede wszystkim pytania. Będziemy starali się te wszystkie wasze pytania zadać naszym gościom, a tych gości naprawdę będzie kilku. Będą ciekawi goście, ale ja teraz chciałem taki wyłom w scenariuszu zrobić, bo mam też niespodziankę dla was i dla mojego kolegi Kacpra, którego gdzieś chcę dziś podłączyć. Mam prośbę do naszego realizatora, żebyśmy w ramach gdzieś takiego rozgrzewki w naszym programie zobaczyli film numer jeden, co się wczoraj działo przy okazji wywiadów na ważenia. Kacper zaraz będzie się tłumaczył nam wszystkim. Zapraszam. Aż się boję. No jak zwykle. No mogę cię pocałować, czoło? No tak, no mam mokre. No. Dziękuję. No mówiłem ci, no. Trudno. No co zrobić? Dzięki. Sprawdzam, czy się ruszam. Jesteśmy, tak? No to słuchajcie, co tam się dzieje? Słuchaj, widzę, że przyjaźń z Natanem kwitnie. Nie, no, znaczy, słuchajcie, to myślę, że tu trzeba być do tego przyzwyczajonym. Myślę, że taka jest konwencja. Ja się zawsze wzbraniam, jak mogę. Ja się zawsze wzbraniam, jak mogę, ale co Wielki mam zrobić? Wielki Buł właśnie zobaczył, wiesz? No, słuchajcie, no co mam zrobić? No niestety, no taka jest konwencja. Schronię się, jak mogę, ale nie mogę wszystkiego. Czego się nie zrobi dla pieniędzy? Nie, no, jakich pieniędzy, ja tu za bo darmo wypłaca, siedzę. Nie? No, nie. Ale a propos Natana, no to właśnie... Patryk, ja nie wiem, czy on też nie odciąga uwagi trochę twojego przeciwnika od samej walki z tobą, no bo to jest więcej spin z Natanem, Denisma, niż z tobą. I tak... Jasne, ale mi się nie wydaje, wiesz, Denis ani razu chyba nie powiedział, że w ogóle wybiera się do walki z Natanem. Myślę, że jesteś świadomy tego, że to nie może się skończyć w sposób, który doprowadzi do walki Załęckiego z Natanem, więc obstawiałbym wejście Labrygi, nie? Aha, w ten sposób, czyli... Znaczy, to też takie odniosłem wrażenie, no nie wiem, czy widziałeś, chociaż cały czas mówi, że on nie myśli o Natanie, wiesz, no też bardzo tu nie ma co myśleć, nie? Chociaż te przygotowania UFC w ogóle, to nie wiadomo, nie? No ale znaczy na czynniki pierwsze tego bym nie rozkładał. No, możliwe, no ale tak jak mówię, wydaje mi się, że Denis się nie pka w ogóle, nie myśli, nie? O tej drugiej walce, no ale zobaczymy, nie? Tu nie ma co czarować. Ja też przewiduję tam całą masę scenariuszy, w tym jeden, że faktycznie będzie unikał walki, żeby zachować tlen i wejść do drugiej, no bo to jednak generuje drugą wypłatę, nie? Więc, no tak, wiesz, money. A wtedy może krzyczeć ono, rewanż, że... To jest pytanie na czacie, więc od razu przekazuję dalej. To jak taki ciężki, to może Buł zmierzyłby się w K1 z Danielem Omielanczukiem? Znaczy w K1 to nie wiem, kurczę. Wiesz, ja K1 wziąłem tylko dlatego, że Denis by nie wszedł do żadnej innej formuły, ale z miłą chęcią na pewno zmierzyłbym się w formule, w której właśnie Denis miał przyjemność udawać walkę. Więc jeżeli ja się przejdę po Denisie, no to...
myślę, że fajna konsekwencja czynu, nie? Że jeżeli on na poprzedniej walce, ja na tej, to z miłą chęcią na następnej edycji wyszedłbym do Daniela, nie? A jeśli mówisz, że przejedziesz się po Denisie, to ja tylko może przypomnę, że oficjalnym bukmacherem Cloud MMA i jedynym bukmacherem Cloud MMA jest Fortuna. I jesteś, słuchaj Patryk, zdecydowanym faworytem wśród bukmacherów. Kurs na ciebie to tylko 1,30, ale uwaga, jest też zakład specjalny. Kurs aż 8. 30 sekund. Że skończysz tą walkę w 30 sekund. Czy jesteś w stanie zagwarantować tym wszystkim osobom, że dobra, 8 kursik, mordki, lećcie grubo. Za chałupę gra. Zobstaw chatę. No. No co, ja też rozmawiałem z trenerami, ze znajomymi, no i jest to forma podpuszczenia, nie? No jednak wiesz, kurs kusi, nie? Kurs, znaczy wiesz, no ja przede wszystkim nie mogę obstawiać. No wiadomo, ty nie. Bo też nie jestem w stanie nikomu obiecać, bo wiesz jak jest z obstawianiem i z żalami, nie? Że wszyscy później dostają groźby, kurwa, kupon mi nie wszedł. Nie? Tobie to tam groźby, raczej bałbym się wysłać, no ale... Ale z anonimowego konta, wiesz, Cichy też mówił, nie? Że pierw mu słodzili, a chyba po przegranej walce, tak? On przegrał pierwszą walkę? Tak. No to cała masa wiadomości, kurwa, zabiję cię, zepsułeś mi kupon. Nie? No nie, to tą drogą nie idźmy, także ostrożnie, faworytem jesteś zdecydowany, także do jakiejś akumulacji można cię wrzucić, jeśli ktoś wierzy w tak niski kurs na ciebie, no ale jesteś zdecydowanym tak zwanym pewniaczkiem według bukmachera. No, co też daje jakąś presję. No właśnie, wolisz być underdogiem, czy raczej... Znaczy mi się tylko do Nikoli wychodziłem jako z góra, bo tu wiesz, ten Pudzian nieomal wygrana Nikoli, gdyby było nie blisko siatka, ta siatka. No. I wiesz, ja też dostawałem masę wiadomości, z grubsza byłem skreślany, że ta walka w ogóle nie ma sensu. I tam chyba byśmy się zamknęli w tym zakładzie, nie? Ona chyba 26 sekund trwała, nie? Więc... Ale wolałbym, dlatego wolałbym, nawet dziś na panelu mówiłem, że wolałbym dzisiaj wchodzić do Wasyla, czy na następnej walce do Mirańczuka, bo samo wyjście już ci daje wygraną, nie? Już jesteś mentalnie wygrany i tylko wystarczy przeżyć. Każda następna runda to kolejne zwycięstwo, a jeszcze jakby udało się wygrać, No to tylko czysty zysk, nie? Jasne. I zdecydowanie wolałbym wychodzić jako ten skazany na przegraną, nie? Dobra, to musimy ustalić ostatecznie, jak to było z formułą tej twojej walki z Denisem Załęckim, bo gdzieś tutaj mamy stereo, jeden mówi to, drugi mówi tamto. Ja mam taką propozycję, słuchaj, na początek posłuchajmy, co o tym, jak wyglądały negocjacje tej formuły walki, mówił Denis Załęcki, a zaraz się do tego odniesiemy. Poproszę naszego realizatora, żebyśmy zobaczyli film numer dwa. Co mówi Denis Załęcki i zaraz wracamy do was i żebyśmy my to słyszeli. Wyjaśniać. Było to jest kłamca. Na każdym kroku kłamie. Ja nie widzę takich fałszywych, zakłamanych ludzi. Już mu to mówiłem 100 razy. Po co kłamać? Słuchaj, nie byliśmy nigdy umówieni na boks. Może byliśmy umówieni wcześniej, gdzieś tam z dawnych lat i tak dalej. Ale nigdy nie byliśmy stricte umówieni na boks. Że walczymy na tej gali na boksie. Po prostu federacja złożyła ofertę. Pierwszy nie chciałem, wybłagali, wyprosili, mówię, dobra, zarobię też dobre pieniądze, mówię, dobra, dam mu tą walkę, niech się cieszy grubas. I tylko było, czy dam mu walkę, czy podpisuję. No mówię, tak, podpisuję, róbmy tą walkę. Nie było pytania ani boks, ani K1, ani MMA. No i co, no ja później dzwonię do tego szefa i mówię, a, ale rozumiem, że się bijemy w K1, mówię, nie? On, nie, no, w boksie, nie? Mówię, nie, jakie kurwa w boksie, to coś podpisowaliśmy, coś ten... I ja mówię, nie, to też się bijemy w K1, bo tej walki nie ma. Ja mówię, że gość nie będzie ustalał, to jest sobie zasad, wchodzi do mojej federacji i nie ma takiej, mam wyjebane jaja. To się cieszysz, że wyprosiłeś te walki, że się udało, że Denis się zgodził. Nie puściłeś mi tego, nie widziałem tego jeszcze. Nie widziałeś tej rozmowy z Denisem? Nie, chciałem odrobić, szkoda, że to jest puszczone, my tego nie widzimy. No co ja mam powiedzieć o negocjacjach? No Denis mówi, że jesteś kłamczuszkiem, że się wcale na boks nie umawialiście, to jakie są fakty? Wczoraj, czaj kurwa, bo mi się już dni lasują, przedwczoraj o tym rozmawialiśmy. Tak. I ja próbowałem to poruszyć na panelu, nie? Że wiesz, no to tam już zapomniał. To ile wy wcześniej to nagrywaliście? 5 lat wcześniej, że on zapomniał już, jak wyglądały negocjacje? 23 grudnia. No to wiesz, ja ja próbowałem na żywo się do tego odnieść i to skonfrontować, no i tam już, to on już nie pamięta, jak wyglądały, no kurde. Dobra pamięć, ale krótka. Tak, bardzo, bardzo dobra, ale wtedy, kiedy nie ma oponenta i ten, mogę się wynapinać. No nie, no to jest, kurde, nałogowy kłamca.
A jak nie kłamca, to chory typ, nie? Wydaje mi się, że wiesz, że jeżeli on się nie pomyli, to prawdy nie powie. I tak jest teraz, nie? Wiesz, tu nie ma wielkiej tajemnicy. To jeżeli chcesz to zweryfikować, to masz tam jednego z właścicieli, możesz się spytać, jak przebiegały negocjacje. Wiesz, no po co ja bym miał w tej materii manewrować, nie? Tym bardziej, że to ja biorę walkę w jego dyscyplinie, nie? Więc od samego początku, wiesz, nawet ten wywiad w wyzwaniu, co to on mówi, że ja mu się boję wyjść w boksie, no to od tego cały czas, wiesz, od tego się to zaczęło. Ja nie będę tutaj wywlekał prywatnych rozmów, bo starczy, żebym odpalił telefon, ale nie wiem, czy będziesz później rozmawiał z Denisem, to może poproś go, żeby ten pokazał korespondencję między nami i ja wyrażam na to zgodę i tam będziesz miał jawny zapis, jak to my się nie dogadaliśmy na boks, nie? No i co? No, tak jak mówię, pierwszego dnia był boks, później chyba, wiesz, jedyną myślącą osobą, no nie powiem, że w rodzinie, ale w tym teamie jest ojciec i zareagował, bo wiedział, że w boksie to będzie szybka pacyfikacja i lub bym miał możliwość prowadzenia walki pod swoje dyktando i mógłbym się znęcać nad nim cały ten czas i nie dać mu się poddać. Więc ojciec zareagował, że muszą być nogi, wiesz, stąd ta cała dziwna narracja, że on ma odruch, że on nie panuje, dlatego też już się przyśmiewałem w tych panelach, że myli rękę z nogą. No i na drugi dzień zgodziliśmy się na MMA, bo tak stawiali właściciele, że jeżeli mają być nogi, no to idziemy do pełnej formuły. To ojciec, no i przede wszystkim ojciec, nie? Że on w tym nie brał nawet udziału, nie, wiesz, dziecko rozkapryszone rzuciło foszkiem i no i co? No i ja też dostałem propozycję, żeby w ogóle zmienić przeciwnika, nie? Że Denis wypada z karty, bo wiesz, walka ułożona, karta ułożona nieco pod nas, Denis kaprysi i no to, że dadzą mi łatwego przeciwnika, nie? A jego wyrzucają. Ja mówię, no kurde, nie? Ja znowu będę słuchał, że biję się z ogórkami, więc mówię, że wejdę do każdej dyscypliny, możemy się bić w taekwondo na miecze, znaczy na co chcę i byle mieć to z głowy. No i na tym stanęło, nie? Gdzie później chyba też jeszcze mi wleko, wiesz, ja tam wiem, że masz delikatną kontuzję, tata, może za pół roku, wiesz, jak już nie udało się uciekać w formule, to chociaż w czasie, nie? Ale już czasu też zwlekamy tyle, że nawet na tych panelach to wygląda, to co nam zarzucają, jakbyśmy się przynajmniej lubili, nie? A wiesz, to jest tyle czasu tej złej krwi, że ciężko tutaj jeszcze emocjonalnie do tego podchodzić, nie? Ja już przychodzę zrobić robotę, którą powinniśmy robić rok temu i idziemy dalej. Może faktycznie do Omielańczuka. To jest, wiesz co, pytanie do ciebie. Jak chcesz się bić na gołe łapy, to czemu nie idziesz do Gromdy? Znaczy, prędzej bym poszedł do krwawego sportu, w którym byłem na pierwszej edycji po zmianie właściciela, ponieważ pieniążki są dużo większe. No, ale też nie tak duże jak tu, więc co to za różnica, pod jakim szyldem ja się biję? Jeżeli mogę tu też zrobić walkę na gołe pięści, a zarobić, szybko kalkulując, 50 razy tyle? O, aż tak. No to są takie kwoty, tak? No to kurwa, czemu ja miałbym zrobić 50 walk, kurwa, w Gromdzie, jak mogę to zrobić jedną, nie? No tak. Zresztą z tym samym przeciwnikiem, bo nawet jeżeli bym w Gromdzie miał zacząć od zera i pnąć się po tych szczebelkach, to tu mam Wasyla, z którym równie dobrze mogę wyjść i też jestem w tej sytuacji, że Wasyl jest niemalże mistrzem Gromdy. I no blisko był, bardzo blisko. No więc, a gadaliśmy też o tym na zapleczu, się pytał, czy wiesz, zrobilibyśmy walkę, nie? Mówię, bo Denis pewnie się obstra. Ja mówię, słuchaj, jak zapłacą, to mi nie ma różnicy, nie? Kwestia tego, że musi mi się zgadzać na leczenie i jasne, nie? Jak zmawia klasek, pieniądz nie śmierdzi, no. Zdecydowanie nie, wiesz, mi to nie ma różnicy, czy pobije mnie Szuli, a nie, myślę, że tam dalej Szuli. Nie ma Szuliego. Szuli będzie u nas niedługo w studiu zresztą. No, więc kwestia tego, że musi się hajs zgadzać i wiesz, no, za dobre pieniądze rzucę się pod pociąg, nie? Słuchaj, tutaj dwie sprawy. Pierwsza, aż to tak, jest nasza... To może nie, czekajcie, stop! Aż tak, to może nie. Kwestia, co zostanie dla córeczki. No, okej, okay, trochę polecieliśmy z tym, kurwa. Rozumiem takie podejście, wiem o co chodzi. Słuchaj, w naszej ankiecie 67% głosów,
że wielki buz wycięży. Ponad tylko? A bo z Toruń cały Toruń głosował, wiesz? To jest pierwsza sprawa. A druga to jest pytanie jednego z użytkowników. Co myślisz o Zbigniewie Rybaku? Że nie żyje. No taki czarny humor. Co mam, bo z martwych się źle nie powinno wypowiadać. Zresztą ja też nie mam dużo złego na jego temat do powiedzenia. Wydaje mi się, że był jakimś tam autorytetem w wieku, gdzie moi rówieśnicy dorastali. Trochę uzewnętrznił tego, o czym się wcześniej nie mówiło. Więc dla mnie, wiesz, Zbyszek przed śmiercią tak trochę wzbraniał się i brzydził frikami, a wydaje mi się, że był jedną z pierwszych osób, które trochę wniosło takiego medialnego polotu do świata kibicowskiego. No tyle, że zrobił z tego rugby i no kurczę, no dużo zasług. Nawet dla sportu, nie? Jakby te rugby w Polsce też jest trochę dźwignięte jego plecami, jego barkami. Później że to jest włoska formuła, ten fight football taki. Coś wiem, o co chodzi, tak. Też próbowali to wdrożyć, ale wydaje mi się, że już Zbyszek był, nie był tym Zbyszkiem, już był starszym panem, wiesz, z biznesami i nie miał tej charyzmy i siły woli, żeby wdrożyć nowy sport. No i dzisiaj jest dużo więcej tych bodźców, które odciągają młodych ludzi, nie? Ale zebrał chłopaków, pojechali do Włoch i zbili mistrzów świata, nie? Więc kolejny sukces, nie? Więc no co, no wiesz, no chyba mogę tylko dobrze o nim mówić, nie? Pomimo tego, że jest z tej wsi ze wsi pod Sopotem. Patryk, kolejne pytanie do ciebie. Jak się czujesz z tym, że najpierw blokowali ciebie gdzie się da przez przeszłość kryminalną, a okazałeś się najnormalniejszym typem z tych gitów? Nie no, też bym nie chciał tu nadużywać tej terminologii. No, znaczy wiesz, no, ja nie wiem, czy ja pierwotnie dostawałem rykoszetem zbiorczym, czy po prostu ktoś pracował nad tym, żeby faktycznie nie dać mi wypłynąć, no ale mam możliwość pokazania siebie, wiesz, dużo mi się tam zarzuca, że ja coś udaję czy coś, ale wiesz, czy że nie pasuje przejść z tego półświatka jakby do tego świata wygłupów, ale wiesz, mi się podoba, ja zawsze lubiłem się wygłupiać, nie? No znaczy wiesz, to na pewno cieszę się na przykład, że też swobodnie mogę uniknąć tej konfrontacji z Marconiem, w co się wbili inni zawodnicy. To może jeszcze? Nie jeszcze. Wydaje mi się, że Nathan jest świadomy tego, wiesz, że to nie jest w przypadku. Gdyby jemu na rękę by było, wiesz, strzelać na prawo i lewo. Też to nie jest przypadek, że ja nie dostaję tym rykoszetem i wydaje mi się, że mam to też wypracowane, nie? Chętnie lubię się wygłupiać, sprawia mi to frajdę, ale do pewnego poziomu. No tak. Co kurde, wyrównują też tu jeszcze pieniądze i dalej jesteśmy w sportach marki, więc wydaje mi się, że dla mnie to jest bardzo ciekawe miejsce i kurwa, Wasyl, teraz muszę odszczekać to, co mówiłem. O, tak, musimy to cofnąć, słuchajcie. Ale to już poszło, to już Wasyl poszło. Wasyl Chałycz, słuchajcie, miał być o 12:15, zaraz o tym porozmawiamy. Akredytację odbieram, widzisz? Kurde, i teraz zaczynam się bać. Nie, no mówiłem, że ten, że chętnie ci złoję skórę, nie? Dobra, słuchajcie, to skoro się z Wasyl nie przedłużajmy, bo też niedługo będzie naszym gościem Grzegorz Szulakowski, ja mam propozycję taką, na koniec gdzieś Face tutaj pojawił się... Od razu z Wasylem? Pojawił się temat Nathana. To Nathan jako uznany fachowiec i znawca sztuk walki, w końcu gościu, który za kilka lat ma być siłą w UFC. Mhm. I to, co on mówi o pojedynku wielkiego z Denisem Załęckim, myślę, że to jest coś, co na koniec warto ale znowu wysłuchać. My tego nie wysłuchamy. Zaraz tobie wyślę, wszystko sobie przeanalizujesz, bo tam też Nathan gdzieś rozrysował tobie taktykę na ten pojedynek. Jak masz nie, to chyba dzięki. Ciemno nie. Także, Jacek Moch, polski Freak Fighter. Jacek Murajski. Tak, bardzo dziękujemy Patrykowi. Nie wiem, jaki masz teraz plan, czy teraz będzie jeszcze okazja, żeby się zdrzemnąć. Mam nadzieję, że cię... Zdecydowanie dobra. Jeszcze sobie podsypiam, więc dziękuję, życzę powodzenia. Patryk, jeszcze ostatnie pytanie. Kręgów, no. To co, 30 sekund stawiamy za chałupę?
Nie, no kurde, będzie 31 i później będziesz musiał no mnie będzie, bić. Będzie. Ja już powiedziałem, że raczej się tego nie podejmę. No. Dobra, to naszego realizatora poproszę o wypuszczenie filmu numer 3, czyli Natan o walce Wielkiego Bu z Denisem Załęckim, a my w tak zwanym międzyczasie podmieniamy tutaj gości i wracamy do was. Zostańcie z nami. Natan, a jak w ogóle typujesz walkę Wielkiego Bu z Denisem? Wielki Bu go tam powinien, wiesz, znaczy zawsze może jakiś lucky punch pójść, ale no Wielki Bu to ganą poskłada, nie? No ale fajnie by było, żeby jednak doszło do twojej fajnie walki. By było, no chociaż nie wiem, czy ja bym nie wolał z Labrygą. No dzisiaj Labryga, wiesz. Labryga nie dyga. No tak, Labryga jest kontuzjowany, nie wiem, jak, nie wiem w jakiej formule w ogóle to miałoby się toczyć. Chyba nie. Z Labrygą? No. Nie no, mówił. Tak, że siedzimy na krześle i się bijemy, nie? Ale no powiem ci tak, Labryga czeka kara za tą kulę, nie? Co mi uszkodził w plecy. Czeka go bardzo duża kara i tylko tyle zostaje to bez komentarza, nie? No tak, ale mówiłeś jeszcze jakiś czas temu, że z dwojga złego, no zdecydowanie bliżej ci do Denisa Labrygi, że jednak... Tak, ale to się zmieniło po tym, jak zobaczyłem, jakim jest kurzęciem i kurzęciem spodu. Życzę mu wszystkiego, co najlepsze i tyle. No dobrze, Natan, no to... Powiem tak, powodzenia, Denis. Mam nadzieję, że szybko wyleczysz nogę. Nie boisz się różnicy wagi? W sensie, wiesz, to jest tak, że niego dużo kupa w gaciach waży przed walką. Myślisz, ze mną. Że się boi? No kurwa, oczywiście, że się boi. A kto się mnie nie boi? A on się mnie boi, ona się mnie boi, on się mnie boi. Wszyscy się tu mnie boją. Ja też? Oczywiście, popatrz na swoją minę, do kamery odwróć się. Stary, ja tutaj po prostu litości do ciebie podszedłem, ale bardzo ci lubię i tak. No, bo mieliśmy naprawdę ostatnio taką produktywną rozmowę. Mówiłeś, że się zmienisz w ogóle i się zmieniłeś. Zmieniłem się na lepsze. No, tego nie oceniam, wiesz jak jest. Ja się zmieniam zawsze na lepsze, nie? Słuchajcie, jesteśmy z wami z powrotem i teraz, tak jak powiedziałem, nowy gość, Wasyl Chałycz z nami. Witamy cię, Wasyl. Siemanko wszystkim. Cześć, Wasyl. O, to łapa, kurwa. O, panie, dobrze spałeś? Jak tam przed walką? Fajnie. Super się czuję. To jest tak, że bo walka w ogóle Wasyl Chałycz kontra Marcin Siwy, to jest taka walka, która słuchajcie, trzy razy po trzy minuty boks w małych rękawicach, to sportowo na pewno odda, na pewno dowiezie, o to jestem spokojny. Ja, jeżeli chodzi o tę walkę, to miałem jakieś znaki zapytania, mówię to wprost i szczerze, bo zastanawiałem się, jak to jest, jeżeli chodzi o wartość marketingową, kto was zna, kto was nie zna, bo że sportowo się obroni, jestem o tym przekonany, no chyba każdy się zgadza. A ja jak byłem na Gromdzie i zobaczyłem, jak to wszystko wygląda tak na żywo i potem sobie otworzyłem walkę właśnie Wasyla z Don Diego, no to jestem pewny, że to będzie naprawdę kawał sportowej waleczki i tam będzie szło, będzie naprawdę mocna waleczka. Tak, na taką liczę. Sportowo na pewno jest poziom top. Natomiast to jest tak, że ktoś wchodzi do świata freaków i myśli sobie, wejdę do świata freaków, easy money, jakaś łatwa walka, zarobię sobie, obiję jakiegoś ogórka, a Wasyl wchodzi, więc siwym, no to będzie bardzo trudna no, tak. I sportowa walka. Jak ty na to patrzysz? No myślę, że na pewno będzie dobra sportowa walka, nikt nie odpuści, będzie mocna bitka, także oglądajcie. Kiedy ostatni raz w ogóle toczyłeś walkę, w której odpuściłeś, bo ja takiej nie pamiętam. No ja też. A może inaczej, kiedy toczyłeś walkę w rękawicach? No kurwa. No właśnie, bo to też jest chyba klucz, nie? No. Ostatnio na tym Eksie to no już jakiś czas, o kurczę, no. Faktycznie, no. W ogóle powiedzmy, jak kursy na tę walkę wyglądają. No właśnie, słuchajcie, przypominam, że oficjalnym i jedynym bookmakerem Cloud MMA jest oczywiście Fortuna. Kurs jest prosty. 1,53 na twojego przeciwnika, więc nie jesteś, Wasyl, faworytem w tym pojedynku. Na ciebie jest kurs w tym momencie 2,20, więc to nie jest jakaś taka mega duża dysproporcja. Jesteś delikatnym underdogiem, ale mimo wszystko nim jesteś. Czy ty lubisz wychodzić do walki jako ten, na którego mniej osób stawia? Czyli nie masz tej takiej, wiesz, presji przysłowiowej? I dodajmy tylko, że Wasyl dawno nie miał chyba takiej okazji, bo on zawsze jest raczej faworytem. No, tak. Kurczę, no co, fajnie, bo więcej będzie do wygrania, jak ktoś postawi na mnie. No właśnie, potem będą ci wysyłać, wiesz, kuponiki, dzięki. Gromdzie, o, dziękuję, Wasyl, dałeś nam zarobić, dzięki. Wasyl, ale długo chciałeś się dostać chyba do tego świata, jak to wyglądało, nie do frików? Szukałeś tej walki? No, chciałem się dostać, fajnie, że tutaj już trafiłem, zawalczę się, fajna sportowa walka, nie z jakimś ogórkiem, także fajnie. Wasyl, słuchaj, nie boimy się trudnych pytań. Dzisiaj rozmawiamy absolutnie o wszystkim, z szacunkiem do widzów i do ciebie, więc ja też gdzieś śledzę te wywiady z tobą. Miałem okazję kilka razy z tobą ostatnio porozmawiać, te pytania padały i też widzę, co ludzie piszą w komentarzach. Nie masz dobrej prasy. Często są to komentarze krytyczne dla ciebie. Już nie mówię o tym froncie, bo to też tam gdzieś pojawia się, ale to jest coś, co ciebie dotyka, coś, czym się przejmujesz. Jak ty do tego wszystkiego podchodzisz? Normalne. Ktoś mnie lubi, ktoś nie lubi. To jest normalne, to. A jakby się okazało, że więcej osób cię nie lubi niż lubi, to też spoko?
No, obojętnie. Nieważne, co mówią, żeby nie przekręcali nazwiska? No, ja jestem normalny, także ten... Kurczę, mnie tam obojętnie. Ja jakoś na to nie patrzę. Mnie tam nawet bardziej motywuje. A, widzisz, jak to jest ciekawy statement. Mówi, kurwa, no bo to też się wszystko zaczęło, przypomnijmy, od... Coś, no. O tych mocnych słowach, nie? Do Don Diego i do Denisa. Wiemy, że Don Diego w Polsce ma bardzo dużo kibiców, no jest obecnie niekwestionowanym mistrzem Gromdy. No i myślę, że to właśnie tutaj, wiesz, tak wszystko się zaczęło. Ale skoro mówisz, że faktycznie jest tak, że ktoś cię lubi, ktoś cię nie lubi. No jesteśmy też w Polsce, więc wiadomo, że Polak zawsze wybierze, może nie zawsze, ale zazwyczaj Polaka, prawda, Michał? Ja powiem tak, że tam na przykład nienawiść, a w miłość można tam ten... Nienawiść, miłość można przywrócić, miłość, nienawiść też, ta, a jak jesteś zerem, to nie można przywrócić. Ciekawe, no. Słuchajcie, ja, bo tak, jak rozmawiamy z Wasylem Chałyczem, to zawsze muszą pojawić się dwa tematy. Pierwszy temat to jest Don Diego, czyli Mateusz Kubiszyn, a drugi to jest Denis Załęcki, czyli Bad Boy, bo z jednym i drugim miałeś okazję walczyć, to może zacznę od... Denisa Załęckiego, bo w końcu to też jest bohater jednej z walk na tej karcie. Twoja walka z Denisem Załęckim, coś o czym kiedyś sam Denis Załęcki mówił, że bardzo chce rewanżu z tobą, to był jeszcze temat walki na Gromdzie, bo mówił, że ten rewanż mu się należy po tej waszej walce. Zaraz do tego wrócimy, a ja mam taką prośbę, słuchajcie, bo ja ostatnio też miałem okazję rozmawiać z Denisem Załęckim i zapytałem go o to, czy byłby skłonny zawalczyć z Wasylem. Posłuchajcie, co miał do powiedzenia na ten temat Denis. Już patrzę, to jest film numer 4, także... Czy dałbym mu walkę? Jak poprosi, zasłuży i dostanę dobre pieniądze za tą parówę, która powinna siedzieć tam na froncie ze swoimi, pomagać swojej rodzinie, a nie palić tutaj, zarabiać na naszych. Tutaj my powinniśmy zarabiać, on niech się tam ciągnie, gnuje. Ja po prostu go nienawidzę za te obelgi wszystkie i tak dalej. Mówię, niech wypierdala tam na front swoich, bronić, niech tam pokazuje jaja, a nie tutaj u nas. Czy dałbym walkę? Jest to do przemyślenia, zależy od oferty. Jeśli oferta przebije dużo, dużo, dużo wyżej niż Wielkiego Bólu, no to pomyślimy. Ale musi też grzecznie poprosić. No słuchaj, sprawa jest jasna. Nie jesteś ulubieńcem Denisa Załęckiego, ale gdybyś ładnie poprosił, to być może taka walka doszłaby do skutku. Słuchaj, no jak chcesz, to można teraz na naszej antenie poprosić o tę walkę Denisa Załęckiego. Nie wiem, czy ty chcesz takiej walki, to po pierwsze, a po drugie, czy jesteś skłonny go o to prosić? Nie, ja nie będę nikogo prosić. Zaczniemy od tego, że walczyliśmy na Gromdzie, już raz go tam wygrałem. Że on tam był taki pospinany, że udało, że mu tam ręka boli, ale to wiadomo. Że jak ktoś walczy, to w każdych tam ręki połamane, wszystko połamane. Także ten... No co, ja już raz go wygrałem, jestem w pozycji faworyta, to nie muszę nikogo prosić, bo to ja go wygrałem. No ale to czekaj. Była ta kontuzja Denisa w tym finale Gromdy wtedy? Czy tej kontuzji nie było? Czy była kontuzja, ale uważasz, że on mógł walczyć dalej? Jak rozumiem z twoich słów? No właśnie nie wiem, czy kontuzja, czy nie, czy po prostu był taki pospinany, że nie mógł tam uderzyć. Może się bał się i stres go tak złapał, że nie mógł bić. A ty uważasz, że Denis Załęcki bałby się z tobą zawalczyć w klaucie? No ja myślę, że tak. Ciekawe bardzo. Że w klaucie. Już nie mówimy o Gromdzie, tak? No. Zobaczymy dzisiaj, jak sobie poradzi, bo też nie wiedział łatwo z Wielkim Bu. No, mocna walka się szykuje. Też mocna walka, no. Kawał chłopa Wielki Bu. No. Jak widzisz ten pojedynek? No myślę, że Wielki Bu. Na pewno. Na pewno? No. A ty? Bo właśnie chciałem ci powiedzieć a propos tego. Ludzi, którzy tutaj u nas głosują, na ten moment 220 głosów, 32% stawia na ciebie, że wygrasz tą walkę, 68% na Marcina Siwego. Więc na razie, jak widzisz, tak jak zgodnie z bukmacherem, nie jesteś faworytem. Na razie mniej osób na ciebie stawia, ale to też fajne, bo zawsze można sprawić niespodziankę i wtedy, wiesz, utrzesz trochę nosa tym wszystkim, którzy na ciebie nie stawiają. No, i chyba o to chodzi w tym sporcie, prawda? No na walce z Rexu też na mnie nie stawiali i czym to się skończyło. No właśnie. Ludzie. No. Także nie jestem do tego jakoś tam ten... Wasyl, czy to jest jednorazowa przygoda twoja w cloud, czy ty masz przygotowaną jeszcze kolejną walkę, czy jeszcze kolejną, czy bez względu na to, czy wygrasz, czy przegrasz, będziesz miał jeszcze jeden pojedynek? Ja tylko dodam, bo właśnie ludzie też pytali na czacie, czy teraz stawiasz na cloud, czy jednak w Gromdzie cię jeszcze zobaczymy? Mhm. Nie, no ja będę tam i tam walczyć, także ten, bo Gromda, ja też lubię Gromdę,
Teraz też szedłem do Światu Klau, też mi tutaj się podobało wszystko. To myślę, że możecie mnie obserwować tam i tam. Na razie tam nie będę jeszcze mówić, tam zaradzać przyszłości, ale obserwujcie i wszystkie. Ale ty znasz już swoją przyszłość w Grodzie? W sensie wiesz, kiedy kolejna walka? Nie wiem jeszcze, ale zobaczycie. Kiedy walka z Don Diego? No czekam na tą walkę. Fajnie by było. No słuchajcie, ja to zawsze mówię i będę podkreślał, bo moim zdaniem Wasyl Kałycz to był gościu, który w Gromdzie dał najfajniejszą walkę z Don Diego. Był najbliżej pokonania wielkiego mistrza Gromdy i mimo, że Don Diego gdzieś widzi na horyzoncie ten pojedynek z Balboą rewanżowy, to ja bym jednak pojedynek Don Diego z Wasylem Kałyczem zobaczył i takiego pojedynku bardzo chcę i uważam, to jest tylko moje skromne zdanie, że to jest tylko kwestia czasu i tego tobie Wasyl życzę, bo naprawdę uważam, że ten Wasyl, a ten, który gdzieś wchodził do Gromdy, to są dwie różne osoby. Na koniec tylko dodam, że jeśli ktoś nie widział walk Wasyla właśnie w Gromdzie, to ten pojedynek jest dostępny na YouTubie ogólnie. To trzeba zobaczyć. Trzeba zobaczyć, tam jest ostra jatka. I słuchajcie, może to nie jest tak, że to są najbardziej rozpoznawalne osoby na tej karcie, ale uważam, że walka Wasyla z Marcinem Siwym to naprawdę będzie jatka, to będzie sport na wysokim poziomie i naprawdę dziś warto nie mrugać i to oglądać, bo będzie się działo. Bomby będą leciały. Bomby tak, z Gromdy. Tak. Dobra, Wasyl, bardzo tobie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dzięki, zaraz Wasyl. Będzie u nas kolejny Powodzonka. Gość. A słuchajcie, w tak zwanym międzyczasie jest taka propozycja, żeby posłuchać tego, co o gali dzisiejszej i o swojej walce mówi jeden z bohaterów walki wieczoru. Tomasz Hajto, słuchajcie, film numer 5, Tomek Hajto ze swoim pieskiem, z tego co pamiętamy. Tak, na wywiadzie z tobą zresztą. Także posłuchajmy, a my podmieniamy gości. Zaraz będzie tutaj, słuchajcie, Szuli, także zostańcie z nami. Rozumiem, że przygotowania po pierwszej walce nadal trwały cały czas. To był ciąg, czy zrobiłeś sobie przerwę po tej porażce? Zrobiłem dużą przerwę, a teraz mam trochę dużo więcej czasu, miałem miesiąc czasu do przygotowania. Do następnej walki będę już, wezmę 2 miesiące i będę już, wezmę kogoś dobrego. Wezmę kogoś dobrego. Słuchaj, zmieniła się w ogóle formuła, bo... Formuła jest K1. Właśnie K1. Jak ty się czujesz w stójce, tak? No, jesteś, masz jakby warunki troszkę lepsze, prawda? Bardziej mi to pasuje, bo jak spadnę na ziemię, bardziej mi pasuje, bo tam jednak tlen zabiera przepychanie się z młodymi zawodnikami, a tutaj jest więcej kopnień, więcej stójki, więcej wyprowadzeń, więcej schematu, więc będę na pewno lepiej wyglądał. Jestem pewny, że towarzysz piłkarskie wysyła ci wiadomości na temat Kuby, na temat waszego pojedynku, czy raczej więcej osób z towarzystwa piłkarskiego mówi ci uważaj na Kubę, bo to taki cicho, ciemny, nie wiadomo co zrobić, czy raczej mówią nie no Tomek, jesteś większy, bardziej doświadczony, pokonasz go, tym bardziej w stójce. No to nie chodzi o stójkę, no ja jestem przede wszystkim 15 lat starszy, no czy 14. No tak, ale górol, forma tężyzna jest, Tomku, no. Tężyzna jest, no ale to jednak jest duża różnica, no, ale tak jak mówię, nie pękam, wychodzę jak po swoje. Rozumiem, że to nie jest twoja ostatnia walka we frikach. Ja fajnie się czuję, mogę potrenować, przytrzymać dietę, szukam tej adrenaliny, tutaj tą adrenalinę w oktagonie mam, to mi jest potrzebne, potem można 4 dni fajnie pobalować, także to idealnie pasuje. No moi drodzy, wszystko tutaj pędzi, jak te żeweny, zwalniamy tempo, a kolejny gość z nami, Grzegorz Szuli Szulakowski, witamy cię. Witam, witam was i witam wszystkich, dziś... oczywiście kłaniam się. Który dziś, jak pewnie doskonale wiecie, zmierzy się w pojedynku pięściarskim 29. z rekordzistą i o tej walce też sobie teraz porozmawiamy. No ale też muszę powiedzieć, jako też człowiek ze świata sportu, że gościu, który w swojej karierze walczył na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o MMA, walczył czy z Gamrotem, czy z Ziółkowskim, każdy kibic tego sportu. Czy z Musajewem. na przykład. Poważne nazwiska na karcie. No, można tak powiedzieć. Czy Normanem Park, którego też ludzie znają z tego świata. I mówi, że generalnie, jeżeli chodzi o to zarobki w świecie sportu, a tutaj to jest taka przepaść, że jakbyś tam był, to byś zarabiał jakieś marne pieniądze, to jest trochę smutna konstatacja, prawda? Znaczy z jednej strony fajnie, że są tutaj takie duże pieniądze, a szkoda, że sport jest na takim poziomie. No bardzo szkoda, no też ubolewam nad tym, bo kurczę, wiesz, sam mam klub wielu zawodników, ale to tak powiem ci, że z biegiem lat przez te tak naprawdę friki, federacje sportowe zaczęły płacić no nieco więcej, nie ma co ukrywać, nie? Bo kiedyś za swoją pierwszą walkę dostałem 500 zł, za drugą walkę walczyłem za darmo, za jakby siatkę ciuchów, tam jakieś bluza czy coś. Później były znikome pieniądze, jakieś 1000 zł. No i z czasem później te pieniążki no, były coraz większe. Później poszedłem do KSW, też nie było jakiegoś szału na początku. W siódmej walce miałem naprawdę małe pieniążki, gdzie później...
no, przeszedłem do frików. No i myślę, że to był taki mój dobry życiowy ruch, że tak powiem, że nie zostałem w tym sporcie. Poprzez pieniążki, no wiadomo, jak byłem młodszy, miałem inne takie aspekty, jakieś cele. Moim celem zawsze było KSW, później do tego KSW doszedłem, ale później im starszy byłeś, no to wiadomo, liczyły się pieniążki, bo później, kurczę, te przygotowania, to wszystko, no to ta wypłata szła tak naprawdę na to, co się działo przed walką, czyli na przygotowania, na trenera, na suplementację. Teraz jest o tyle lepiej, że jest ten catering, jak trzeba, i są te odżywki. Jest sponsor z ciuchami, więc jest na pewno o wiele łatwiej. Te pieniążki też są duże, więc na pewno będę mógł sobie pozwolić na jakieś wakacje, na jakieś inwestycje. No jakbym został w sporcie zawodowym, no nie cieszyłbym się takimi pieniążkami jak tutaj, aczkolwiek no każdy powie, że o, sportowiec sprzedał się. No właśnie. No to chuj, no to jak twierdzicie, że się sprzedałem, to się sprzedałem, no i tyle. No to jest moja robota, idę tam, gdzie zarobię tak naprawdę więcej, tak samo jak na przykład malarz ma do dyspozycji pomalowanie ściany za 1000 zł, a ma do dyspozycji pomalowanie u innego pracodawcy ściany za 5000 zł, no to który malarz wybrałby tego za tysiaka? No wiadomo, że każdy chce zarobić pieniądze na utrzymanie swojej rodziny przede wszystkim, zapewnienie jakby dobrobytu na przyszłość i tyle. No i tutaj jest moja taka decyzja, nie inna. Jestem z tego zadowolony, że jestem tu, gdzie jestem i mogę zarabiać porządne pieniądze. Ale też nie jesteś jedynym, prawda? No bo zobacz, ile ze świata sportu przychodzi ludzi do frików. No właśnie umówmy się, no przecież co, no, też za trochę, pieniędzmi. Trochę no. Powiem ci, a to jest trochę smutne, Grzesiek. No, tak. No. Wiesz co, na początku, bo ja byłem od drugiej gali fejmu, gdzieś tam już trenerem, już jakby zęby, można powiedzieć, też zjadłem na tych frikach. Na każdej gali praktycznie gdzieś tam jakieś byłem, trenowałem frików. Meritum sprawy? No, że po prostu ludzie z prawdziwego sportu przychodzą. No? I tutaj taka trochę, ja to nazywam hipokryzją, nie? Bo bardzo dużo sportowców właśnie jechało od drugiej gali, że kurwa, że to, że tamto, a dzisiaj mogę wymienić ci 15, którzy tak gadali, a walczą we frikach. No, ale powiem ci, że to nie jest jednak hipokryzja, to jest po prostu człowiek z wiekiem trochę inaczej zaczyna myśleć, wiesz? I ja też trochę inaczej myślałem kilka lat temu, trochę inaczej teraz myślę i każdy z nich, podejrzewam, ma te same aspekty, żeby wyżywić swoją rodzinę, żeby zapewnić im dobrobyt i dlatego tutaj są i myślę, że mimo tego, że kiedyś mówili tak, że tu są, to też jest również jak dla nich bardzo dobra decyzja, bo mogą sobie tym zapewnić po prostu dobrobyt na przyszłość, sobie i swojej rodzinie. W ogóle to może zacznę od tego. Zdarzają się jeszcze osoby teraz, kiedy ten świat się rzeczywiście otworzył na tych sportowców albo sportowcy na ten świat, którzy tobie mówią, że się sprzedałeś? Czy to już się nie zdarza? Wiesz co, no nie, no tutaj nikt mi tego w oczy nie powie, tak? Ale gdzieś tam jakiś komentarz jakiegoś kurwa laminga się znajdzie, tak? Gdzieś tam jak sobie patrzę, ogólnie to nawet tego nie oglądam, ale gdzieś tam na live nawet wczoraj gdzieś tam było, że tam gość, o, sportowcy sprzedali się dla kasy. Tak, i to tylko dlatego, że on ci na chleb i twojej rodzinie no, nie da. No właśnie, to jest taki laming mały, któremu matka, mama, przepraszam, nie matka, szanujmy swoich rodziców. Mama Michemu da pod nos, mówi żry, jeszcze nawet śmieć mały nie potrafi, wiesz, odnieść naczyń do zlewu i umyć. Tylko i klika na klawiaturze. Tak, tylko czeka na mamę, aż to zrobi. Więc to są takie mamisynki, którzy jeszcze nie poczuli życia, ale spokojnie. Kiedyś moja mama odeszła, też musiałem sobie radzić. Wiadomo, że nie wszyscy żyją wiecznie, więc każdy musi się przygotować na taki rozdział w swoim życiu, po prostu, że musi się usamodzielnić i wtedy zobaczy, jak to wszystko smakuje. Słuchajcie, Reksio Reksikowy to jest nasz stały widz, którego poznałem podczas gali KSW w Gliwicach i serdecznie pozdrawiamy go... Reksio. Pozdrawiam. Reksio top. Reksio top. Tak jest, pyta, czy Szuli chciałby wystąpić na gali KSW Epic? I to jest fajne pytanie, bo wiadomo, że mówisz jakiś czas temu, że fajnie było gdzieś tam kiedyś pewnie zakończyć karierę na gali KSW, żeby to wszystko pięknie taką spuentować, spiąć klamrą. Natomiast z tego, co mi mówiłeś 2 dni temu podczas naszego wywiadu, to raczej to się nie wydarzy. No raczej to się nie wydarzy, ale to nie może dlatego, że ja bardzo nie chcę, tylko po prostu Wojsław Rysiewicz, dyrektor Rysiewski, przepraszam. Chyba, tak że mówisz tak specjalnie. Nie. Przepraszam, przejęzyczenie. Powiedział gdzieś tam w wywiadzie jednym pytany o moją osobę, że tutaj nie, że jednak wybrałem friki, a gdzieś miesiąc wcześniej gdzieś tam pisał mi zapytaniem, dałem, czy byłaby taka możliwość. Mówi, że porozmawia z właścicielami, czyli z panem Lewandowskim, z panem Kawolskim. No ale później jakby sprostował to, że wybrałem friki. No to z jednej strony no wybrałem friki, bo
jak miałem tam dostać w siódmej walce tyle, a w pierwszej walce w prime dostałem kilka razy więcej, no to no dziwić się tego, że wybrałem prime'a, nie? No w trzeciej, przepraszam, to będzie czwarta walka w prime, no to tam już mam, jak mówiłem u ciebie w wywiadzie, no już takie naprawdę porządne pieniążki jak dla mnie, nie? Że no już za pierwszą miałem naprawdę fajne pieniążki, no w czwartej mam praktycznie dwa razy tyle, ile w pierwszej. Można się bić. Można się bić, no, dokładnie. Właśnie, a propos bitki, no dostajesz zawodnika ciekawego, też sportowca z krwi i kości, można powiedzieć Harpagana takiego sportowego. Tak. I tutaj między wami oczywiście nie ma złej krwi, jest to jasne. Ja może przypomnę tylko, że oczywiście na Fortunie, czyli na oficjalnym bookmanerze Klauty Mama jedynym, gdzie można wstawiać te walki, jesteś faworytem. 1,56 na Szuliego i 2,13 na Gojca. Skoczyło już, wczoraj było 50. No wiesz co, nie wiem, może się dowiedzieli, że słabo spałeś, wiesz jak to jest. No. Nie, dzisiaj akurat spałem dobrze, wczoraj spałem gorzej? Trochę gorzej, bo była pełnia, jestem w pełni taki, wiesz, obręby pełni jestem jak wilkołak. Harry Potter. Odpalony. Można, lubię Harry Potter. Ja też. No. Kurde, mam problem trochę z tym kursem, przyznaję szczerze, jesteś obok, bardzo cię lubię, ale no... Tak? Zastanawiam no, się, bo ja naprawdę szanuję te umiejętności rekordzisty, tego przeszłość pięściarską i to jest naprawdę rywal, który może wysoka zaskoczyć. Półka, naprawdę wysoka półka. Tutaj on trochę usypia wszystkich, że tu, że on nie ma presji, może nie ma presji, ale to jest naprawdę dobry bokser, bardzo dobrymi warunkami. Ciężki rywal jak dla mnie, na pewno ciężki, no ja dla niego też na pewno jestem ciężki, na pewno będzie mocna, twarda bitka, myślę, że 3 rundy. Ja tam wiadomo idę po to, żeby wygrać, ale on też idzie z tym samym w głowie, nie? Ja chcę bardzo wygrać, idę tam po to, żeby dosłownie iść i kurwa wygrać tą walkę. Zrobiłem wszystko w przygotowaniach, książkowo dosłownie, żeby tak się dzisiaj stało i po prostu, żebym wygrał tą walkę, ale to jest, no, oktagon zweryfikuje, tak? No dzisiaj się dowiemy, kto tak naprawdę jest lepszy w tym boksie. Trochę takie, tak, bo kurwa każdy mi chciał, wiesz, każdy wie, że ja nie jestem bokserem, ta stójka jest taka, była kulawa, że tak powiem kiedyś. I każdy mnie teraz bierze do boksu, wiesz o co chodzi, nikt się ze mną kurwa nie chce, przepraszam, nikt się ze mną nie chce na macie nie chce bić w MMA, no. No, bardzo ciężko znaleźć dla mnie rywala, tak jak i ostatnio, może wielki buf MMA by się ze mną zmierzył. No ale to różnica wagi. A miałeś się zdrzemnąć. Tak, jak poszedł spać. Coś obiecałeś. No i to tak wygląda, nie, no nie chcą się ze mną bić w MMA. Kilka nazwisk rzuciłem, z którymi mógłbym się bić, ale nie dostałem od żadnego nazwiska jakby odpowiedzi. Ciężko było mi znaleźć nawet w prime jakiegoś rywala w MMA. Chciałbym się bić w MMA, no wiadomo, jak mówiłem, no boks nie jest moją mocną stroną. Kto tu się będzie chciał z tobą bić w MMA? Kurwa, no nie wiem, może wielki buł. No właśnie, słuchajcie, bo Michał, ty jesteś zaskoczony kursami, a teraz tutaj widzę na naszej ankiecie, no słuchajcie, 60% za Szulim w naszej ankiecie, na 260 głosów. Znaczy, podejrzewam, że widzowie, fani, którzy mi kibicują. Kibice, nie? Po prostu. Tak jest, zawsze, no, wierzą w ciebie, więc wiadomo, żeby dziękuję bardzo, nie stawiali na... Idziemy i kurwa robimy robotę dzisiaj tak, jak tylko potrafimy najlepiej to zrobić. Słuchajcie, bo tak, po pierwsze... Pierwsza sprawa jest taka, że zaraz będzie u nas Błażej Augustyn, a więc jeden z bohaterów kolejnej walki sportowców, bo on zmierzy się z Zbigniewem Bartmanem. Natomiast jeszcze wracając do naszej rozmowy, bo tu się ciekawe pytanie pojawiło na czacie, ja nie znam sprawy, przekazuję dalej. Szuli, przyjacielu, opowiedz fanom zabawną historię z koksem, którego wyciągnąłeś z auta, by pokazać mu, kto rządzi. No, ja lubię takie spaczki, słucham. Kurde, skąd on to wyczarował? No, czyli jak nie wiesz? No, no była sytuacja. Lepszy cwaniak. Nie, no mogę wam opowiedzieć tą historię. No pewnie, że mogę. Zamieniamy się w słuch. No, mniejszy, kurwa, Harpagan mały, wiesz o co chodzi, nie? Był tam taki, kurwa, duży, który trząsł tak jakby, kurwa, okolicami i no nikt sobie nie wchodził w drogę, nie? Był taki chudy, mały, pamiętam, wtedy ważył 70 kilo, on 104 dokładnie, nakoksowany, starszy ode mnie. I wiesz, jadę sobie z kolegą gdzieś tam pod Kasztanami, kurwa, zajeżdżam, kumpel mówi, ty, tam chyba twoja dupa w jakimś aucie była. Mówi, tak sobie, wiesz, bo ciemno było. Ja mówię, co ty gadasz, nie? Zajeżdżałem, patrzę, pyk, długie, patrzę, kurwa, siedzi ty. Z jakimś typem, nie? Dziewczyna? Wiesz, ta, no. Ja już wtedy tak, może nie dziewczyna, tylko... Nie, była, nie? Tak, tak. Tak, może lekka separacja, no ale to wiesz, jak jesteś w jakiejś separacji, to nie idziesz i się, kurwa, wiesz, nie ruchasz z znaczy, kurwa... może nie to, że migdalisz, no. Migdalisz, dobra. Lepiej brzmi. Chuj, ruchasz. Albo sprawdza mu klimatyzację po prostu. No i ten, i co? No i co? Wyskoczyłem z tego auta, idę, wiesz, do od razu do kierowcy. Rany. Nie, przepraszam, on był po stronie pasażera. Otwieram
patrzę, o nie, od razu taka torpeda, bum, w łeb, kurwa, odskakujemy, dawaj, kurwo. Ściągnąłem koszulkę, no i co, one, żeby mi się tam napierdalali, nie? Ogólnie to go tak zbiłem, że... Czy wyciągnąłeś go z samochodu? Nie, sam wyszedł. A, myślałem, że GTA bombę od razu dostał, od razu skoczyłem, ściągnąłem, mówię, chodź, kurwa. No i żeśmy się tam ponapierdalali, policja przyjechała, dostałem mandat, ten rozjebany cały. Mówi, za dwa tygodnie, ponieważ po dwóch tygodniach dzwoni do mnie, wiesz, ja jeszcze, kurwa, po melanżu wtedy. Uuu, chłopie, dwa dni, kurwa, u kumpla jeszcze najarany, bo to jeszcze wtedy, kurwa, wiesz, no nie ma co, paliłem. Po imprezie dwudniowej, niedziela to pamiętam była, kurwa, dzwoni do mnie po dwóch tygodniach, kurwa, jestem, gdzie jesteś, mówi. Ja taki, wiesz, taki trochę taki, wiesz, ja wiesz, jak to po jaranku, nie? Nie wiem. Nie wiesz. No, no i tam lekko mówię, dobra, nie ma, teraz będę za dwie godziny, coś tam, o kurwo, teraz jestem, dobra. Ale chuj, nie czekając dalej, bo on był widziany z kolegami, ja też zadzwoniłem po kolegów, żeby nikt się nie wpierdzielał. No co dał, to pojechaliśmy do niego, gdzieś tam zmijaliśmy się jakby samochodami, on stanął, ja stanęłem, wyszliśmy. Kurde, to... wyszliśmy, jego ekipa, moja ekipa, solówka, po 15 sekundach już klepał z gilotyny, puściłem go dalej, chciał, to go tak, kurwa, dojechałem, człowieku, że ma dość chyba do dzisiaj, nie? No i taka cała historia tego wszystkiego, tych historii było w multum, nie? Bo jak byłem mały, to się wszędzie chodziłem, pizgałem, powiem ci, że taką i tak zaczęła się kariera. Anegdotkę, nie, kariera się zaczęła taka, że kiedyś, jak byłem naprawdę mały, z moim bratem dwa lata starszym, pozdrawiam serdecznie mojego brachola, bo to dzięki niemu przede wszystkim wyszedłem, kurwa, z dragów, w którym miałem bardzo mocny problem swojego czasu. Kurwa, jestem teraz gościem, który jest strasznie anty, kurwa, jakiekolwiek, kurwa, używki. Wiadomo, że tam CBD-sy można strzelić. Bo mówimy, ale... o twardych narkotykach. Tak. I po prostu jestem na to uczulony, kurwa, i nie polecam, nie? A meritum sprawy, czekaj, jaki był? Jak się zaczęła kariera? Jak się zaczęła kariera? No i tutaj właśnie, jak byłem młodszy, to zamiast książek poszedłem do zabawkowego, z bratem kupiliśmy sobie takie, kurwa, zabawkowe rękawice. Braliśmy ziomków do domu, wiesz, o co chodzi, robiliśmy turnieje. Po prostu ubieraliśmy się na kurwialiśmy się. Braterska miłość. No, ale to jakby turnieje z kolegami z osiedla, nie? Podziemny krok, dosłownie. Tylko, że tam takie petardy leciały, wiesz, to też było niebezpieczne, nie polecam, bo wiesz, dostaniesz strzała, polecisz na meble, uderzysz gdzieś głową i może być abba, więc to było takie młodzieńcze, ostre, że tak powiem, zabawy za mocne. Nie polecam, bo może się stać komuś krzywda, warto iść na salę. Teraz są od tego miejsca przystosowane do tego jak najbardziej kluby, kaski, duże rękawice, trener gdzieś, kto czuwa nad waszym bezpieczeństwem, polecam jak najbardziej. Słuchajcie, bardzo dziękuję, że znalazłeś czas, aby tutaj nas odwiedzić w tym studiu. Naszym gościem, waszym gościem był Grzegorz Szuli-Szulakowski, który dziś wieczorem zmierzy się z rekordzistą. Powodzenia. Fajna waleczka, czekamy na to, co się wydarzy. Dziękuję mordeczki, mam nadzieję, że się podobała rozmowa ze mną. I co, trzymajcie za Szulaczka kciuki, oczywiście podsyłam was na mojego Instagrama. Wykupujcie pay-per-view z mojego linku. Sportowiec, pozdro. A jako, że teraz, zaraz naszym gościem będzie Błażej Augustyn, to teraz posłuchajmy, co do powiedzenia na temat tej dzisiejszej walki ma jego rywal Zbigniew Bartman. To jest film numer 6. Ta informacja dla naszego realizatora. Także słuchamy, oglądamy, a my zaraz mamy kolejnego gościa. Nie jesteś faworytem na Fortunie, czyli na oficjalnym bookmanerze Cloud. Nie jesteś faworytem, jesteś wręcz underdogiem. Czy dla ciebie to dobrze, że taka presja może lekka z ciebie schodzi, czy kompletnie w ogóle na to nie patrzysz, że jednak to oni są, znaczy to, że twój przeciwnik jest faworytem w tym pojedynku? Wiesz, generalnie większość sportowców ma tak, że największa presja, jaką czują, to jest ta, którą wywierają sami na sobie. I tak naprawdę ja presji nie mam żadnej. Jedyną presję, jaką ja mam, to tą, którą ja wywieram na sobie, bo chcę się zaprezentować dobrze dla moich trenerów, którzy poświęcili mi czas i trenowali. Chcę się dobrze zaprezentować dla mojego klubu, który reprezentuję i że nie trenują tam ogóry, tylko że każdy, kto przychodzi, nawet z ogóra można zrobić fajtera, tak jak w moim przypadku. I mam nadzieję, że zaprezentuję się bardzo dobrze. No. Roller coaster emocjonalny. Jesteśmy już na antenie, a tutaj jeszcze Kacper jako instagramowe zwierzę. O, kolejne storarski i tak dalej, ale już wczuł ten klimat. Tak, wczuł się. No wiesz, z nami piłkarz, to muszę, wiesz, gwiazdożyć, nie? Piłkarz. No właśnie, teraz to właściwie... Piłkarze to są w Realu Madryt, Barcelonie. Ja, byłem, wiesz, ja to byłem takim przejściowym kopaczem. No już nie żartuj, no nie jesteśmy w A-klasie. No. No ale wiesz, te kariery to robią ci wielce, a ja byłem normalnym zawodnikiem. O.
No dobra, i tym pięknym akcentem kończymy. Błażej, słuchajcie, a to jest w ogóle ciekawe, czemu wy tak często, bo często to słyszałem od piłkarzy, którzy się wzbraniali, mówili, to nie kariera, to przygoda. Nie, ja nie uważam, że moja była przygoda. Przygoda była fajna ogólnie rzecz biorąc, tak ujmując to, ale no to jest kariera jednak, bo jak dochodzisz do najwyższego poziomu tej drabinki, no to już musisz powiedzieć, że to jest twój zawód, twoja kariera, bo jednak dążyłeś do tego i od małych, dziecięcych lat i stałeś się profesjonalistą, a do czegoś to zobowiązuje. A twój tak? Pik, Błażej, w który rok, który klub uważałeś, że wtedy to był ten moment, gdzie mogłeś pójść dalej? No bo przecież ty byłeś w Boltonie też. W Boltonie byłeś, tak. No to był początek taki, byłem młodym chłopakiem wtedy i dopiero się, można powiedzieć, uczyłem wszystkiego, chociaż otaczały mnie wielkie gwiazdy światowego futbolu. Ale tam jakoś dziwnym trafem podjąłem decyzję, żeby wrócić do Polski, chociaż miałem propozycję przedłużenia kontraktu i jakoś z niej nie skorzystałem, bo przez namawiaczy byłych menadżerów sugerowali mi, że w Legii Warszawa będzie mi lepiej, będę grał i... Nie było? No nie było. No potoczyło się to całkowicie inaczej. No mój fajny moment był taki w Serie A, gdzie zacząłem grać i nagle przytrafiła mi się bardzo brzydka kontuzja, i którą leczyłem 13 miesięcy, przeszedłem wtedy 3 operacje. I co to była za kontuzja? Kolano. Więzadła? Na przeproście poszło mi całe kolano do tyłu i wszystko rozerwałem. I bo to jeszcze no w tamtych czasach to wyrok. No to był taki, powiedzmy, wyrok, ale jednak charakter mój zobowiązywał mnie do czegoś, że muszę wrócić i to mnie tak jakby nakręcało. No i wróciłem, no ale już nie byłem tym samym sportowcem, tym samym człowiekiem, bo to jest jednak to zabiera ci tą siłę, tą twoją wytrzymałość, tą twoją szybkość, cały czas tak jakby, cofnęło mnie to dużo. Jasne. Muszę zapytać, wyjaśnij mi to, bo kiedyś poznałem też trenera bramkarzy, który zresztą pracował w Ekstraklasie, byliśmy na imprezie, był wtedy też polski bramkarz, który bronił za granicą i oni powiedzieli na tej imprezie, że gaz robi gaz. Powiedz, o co chodzi? To jest takie nasze piłkarskie powiedzenie, że po prostu jak się napijesz, to później dobrze grasz, ale to nie jest, słuchaj, to... Ja pozdrawiam prezesa Irka z Hetmana Gołąb. Naprawdę, to słuchaj, jest legendarne powiedzonko. To nie działa we wszystkich przypadkach. Tak. Do tego też trzeba mieć charakter, do tego też trzeba mieć zdrowie, bo to jednak, no uwierzcie mi, no to nie uprawianie, proste, no. Uprawianie profesjonalnego sportu po zakrapianej imprezie, to trzeba mieć naprawdę charakter, żeby później sprostać zadaniu. Ale niektórym, nie ukrywam, niektórym służy, naprawdę. Jeden z naszych użytkowników na czacie pyta, czy irytuje ciebie ta pewność siebie Bartmana? Tak, bo po części mnie irytuje, bo po prostu trochę z zakulisowych rzeczy się nasłuchałem. Jakiś tam znajomych mam, troszkę, tak jak zresztą wspomniałem na konferencji, dwóch siatkarzy, którzy grali z nim, też mi troszkę sami od siebie popisali. Więc wiem, że jego postura, jego mimika twarzy, jego zachowanie to są tylko pozory. On jest pozerem zwykłym i on w środku jest miękki po prostu. To teraz uważajcie, nie wiem, czy was zaskoczę. Oczywiście mówimy tutaj o Fortunie, jedynym bookmacherze, który oferuje zakłady na Cloud MMA. Błażej, na ciebie kurs był 1,50 jeszcze 4-5 dni temu. Dzisiaj jest to 1,16, więc ty jesteś bardzo dużym faworytem tego pojedynku. Tak naprawdę to jest na solówkę, to na singla to się w ogóle tego nie opłaca grać, więc może będą dorzucali do akumulacji. No słuchaj, 1,16 ja na Bartmana Zbyszka 4, kurs 4, więc on jest zdecydowanym underdogiem tego pojedynku. Jak się z tym czujesz? Skąd wiesz, oni wiedzą, że dobrze spałeś? Wiesz co, nie sugeruję. Słuchaj, niektórzy ludzie wczoraj dla jaj z wujkiem Ali nagraliśmy w samochodzie, jak wracałem z ważenia i że niby piję sobie, ale tam ludzie wzięli to na poważnie, a to był po prostu dla beki. I myśleli, że ja naprawdę się wygłupiam i spożywam alkohol, ale tak nie jest. Słuchaj, ja się przygotowywałem, znam swoją wartość, wiem co umiem, ale nie sugerowałbym się nigdy tym, bo sam, słuchaj, grałem przez wiele lat w piłkę nożną i wiesz ile razy te takie pewniaczki to psują ludziom kupony,
ale no ja do tego tak nie podchodzę. No po prostu przyszedłem tutaj w pewnym celu, tak? Chcę zwyciężać i przyjechałem tu zwyciężać. Jeśli przyjechałbym z myślą, że wychodzę tam, żeby przegrać, no to zostałbym w domu i usypiał córki do spania. Jasne, no tak, jest to raczej racjonalne podejście. A teraz jestem tutaj, wiesz, ja znam, wiem siebie, wiem jaki jestem, wiem co mam w środku, wiem co potrafię, tylko po prostu teraz będę musiał to przełożyć na wykonanie. No. Ale patrz, też miałeś tak naprawdę tylko jedną walkę, taką oficjalną, a zobacz, a jednak ludzie wszyscy uważają, że jesteś zajebistym fajterem. A ludzie też doceniają to, że wtedy Błażej tak naprawdę wszedł do tego pojedynku za 5-12. No i dał radę. Właśnie, wiesz, inni myślą, wielu ludzi myślą, że ja naprawdę trenowałem do tamtego pojedynku, że moje poruszanie i tak dalej, ale to jest naprawdę błędne koło, bo ja dużo trenowałem, ale ja trenowałem bardziej parter, bo mam przyjaciela, który trenuje jiu-jitsu i często, gęsto po prostu, żeby tak jakby powrócić do dawnych przyzwyczajeń jako sportowca, czyli że się rano budzę, jem śniadanie, idę na trening, no to po prostu to był mój taki cykl, że rano wstawałem i jechałem na trening, a tym treningiem było jiu-jitsu, bo się czułem po nim dobrze, bo zmęczyłem się, wiesz, wracały te endorfinki i od razu człowiek na cały dzień się czuje lepiej. Ale czysto boksersko, czy nie wiem, czysto stójkowo nie przygotowywałem się do tamtej walki totalnie. I tak jak powiedziałem, zresztą było to nagrywane na moich storkach. Ja nie wiedziałem, ja się dowiedziałem naprawdę dzień przed walką, podczas pory obiadowej, że czy zawalczę w ogóle, zadano mi pytanie. A ja byłem naprawdę po zakrapianej imprezie, było pępkowe mojego przyjaciela i naprawdę byłem mocno pijany i to nie były żarty, ale się zgodziłem. No, ja po prostu taki jestem. Tak samo. Czyli gaz robi gaz, moi drodzy. Tylko żeby nie było tak, że wiesz, po co zmieniać to, co dobre. No, bo dzisiaj jesteś fresh, po śniadanku. Wczoraj żeśmy o tym samym mówili, no. Ale słuchaj, ja też jestem takim człowiekiem, że ja nie jestem jakiś stricte, bo tamto. Ja wam mówię szczerze, ja normalnie sobie wieczorkami gdzieś tam piweczko, dwa sobie piłem do kolacji. To no tak, ale żeby nie było, że jesteś jakimś kolorem lokalnym. No. Nie, no jakbym był, wiesz, alkoholikiem, no to pewnie i teraz bym siedział tutaj pijany. Ale tako, wiesz, no, każdy jest człowiekiem, a mężczyzna jest mężczyzną. No, to, wiesz, nie, no jasne, piwko. Jakoś inaczej na to patrzymy. Ale wracając do wyzwania, no to tutaj tak samo. Tutaj dużo w moim przygotowaniu straciłem czasu, bo ja miałem podpisany kontrakt, że my będziemy walczyć w MMA, a tak na dobrą sprawę dowiedziałem się o tym, że walczymy w K1 na naszym roście, tak, na face to face, gdzie ja mu powiedziałem, że zanim mnie obalisz, to coś ci tam zrobią, mówi do mnie, jak obalić, jak my będziemy walczyć w K1. Ja byłeś lekko zaskoczony. Ja mówię, jakim K1? Ja się z zapaśnikami, wiesz, mam kolegów zapaśników, się przygotowywałem z nimi, żeby tam ładnie coś podziałać. To ogólnie dziwna akcja. A tutaj się nagle okazuje, i właśnie do czego zmierzam. I mówię, już nie chciałem się kłócić ani z federacją, ani z nikim. Powiedziałem, okej, jest tak, przyjmuję wyzwanie, wyjdę. Ja jestem sportowcą, umiem wygrywać, umiem przegrywać, nauczyłem się tego. Co ma być, to będzie po prostu. Ja wychodzę naprawdę, wiadomo, emocje są, bo to wchodzisz do klatki, kto ich nie ma, no to znaczy, że jest czubkiem. To jest. Ale jakichś wielkich strachów nie mam. Jestem po prostu skoncentrowany, tak jak przed meczami byłem. Skoncentrowany, opanowany i będę starał się wykonać moje zadanie. Ale to jako piłkarz, który przecież rozegrał tyle meczów przed dużą publicznością, w kontekście tej twojej pierwszej walki czułeś, że to był inny typ emocji, gdy wychodziłeś do tej klatki? Jakaś no właśnie, to była moja największa obawa, tak że wam powiem szczerze. I właśnie koledzy mnie uspokajali, no chłopie, no przecież grałeś przed taką publicznością, grałeś przed tyloma ludźmi. Tylko że no tu jest inny wątek, tak? Tam wychodzisz w 11 chłopa, idziecie tak, prowadzi jeden obok drugiego i tak jakby się wspierasz i każdy, jeden drugiemu dodaje tej energii i kopa, a tutaj jednak wychodzisz sam i wiesz, że będziesz się bił, tak? Że to nie jest bieganie i kopanie, tylko tu trzeba się nacierać. No i powiem ci szczerze, że miałem ciężkie myśli na początku, jak to będzie, ale jak już tam stanąłem, to tak wyszedłem i nie wiem, zeszło ze mnie. Jak wyszedłem i zobaczyłem, nie jest aż tak dużo ludzi, więc spokojnie. Przyjąłem to naprawdę na pełnym spokoju. Ja ci powiem, że tutaj czat w ciebie wierzy. Jest 250 głosów, 64% oglądających naszych jest za tobą, że wygrasz tą walkę, 36% za Zbyszkiem. Także mimo wszystko, że jesteś faworytem u Bookmahera, to też jesteś faworytem wśród naszych widzów. No, miło mi niezmiernie, ale tak jak czas mówię, pokaże. Czas pokaże, a z drugiej strony ja nawet naprawdę nie patrzę na to, bo ja nie lekceważę nikogo, ja wiem. Tutaj jednak jesteśmy dwa wielkie chłopy po 100 kilo wagi. Tu
nawet jeśli ktoś ma mniejsze umiejętności, to uwierz mi, że jeden ten może zawsze odłączyć prądzicho. No tak, tak, jeden cios i koniec bajki. No właśnie dlatego trzeba być uważnym. Tu jest, tu a zasięgowo jesteście podobni, bo ja na początku, tak jak mówiłem, rozmawiałem potem najpierw z Zbyszkiem, potem z tobą i mówię, kurczę, wszyscy są praktycznie takiego samego wzrostu. Nie? Ja byłem pewny, że ta dysproporcja wzrostu tak będzie dużo bardziej na korzyść Zbyszka. No ja mam pewnie, wiesz, no ty... No koło dwójki. Tak, ja mam 1,93 m dokładnie. A, no to trochę jest wyższy Zbyszek, ale no, to tak nie jest dużo. Nie widać tego. Nie widać. Ale to, wiesz, no umówmy się, jesteśmy w podobnych warunkach. No może ja jestem, może górę mam mniejszą od niego, bo on z racji tego, że uprawiał siatkówkę, jest ta... Lepiej zbudowana. Mutka. Ja mam znowu wszystko w nogach, nie? Dużo mam syry i tyle. No. A kto ma kowadła w łapie, to okaże się dzisiaj tak naprawdę. No, słuchaj. Jestem spokojny. Słuchajcie, bo jeden z użytkowników na czacie mówi tak. Augustyn, widać, że Madryk do tego sportu potrenuje z 2 lata, to tego Denisa Z lekko zrobi. Iż nawet to zostawmy, ale faktycznie to jest ciekawy wątek, czy ty już masz kogoś tam na celowniku. Myślisz sobie, co może wydarzyć się dalej? Ostatnio ktoś mnie o to zapytał i wiesz co... Ja tak nie staram się na siłę nikogo gdzieś, nie wiem, ruszać w swoją osobę. Bardziej bym wolał, żeby to ktoś wyzywał mnie, niż jako sportowiec jestem, wiesz, jestem bardziej stonowany, staram się zachować jednak trochę tej klasy. Wiadomo, że szpileczki umiem wbijać i robię je tak bardziej... delikatnie, bo jesteśmy w takim, a nie innym miejscu i to musi być, tak? A powiedziałem ostatnio w wywiadzie, że z miłą chęcią kiedyś bym się zmierzył z Bombą, bo akurat on mi tak jakoś nie leży. No ale i... Bomba to na razie... No wiem, no jest temat odległy, ale no mówię, no tak z tego, co mi przyszło taką na myśl, no to wybrałem sobie jego, no nie wiem. Mhm. No tak, ale to raczej... No to jest odległy temat, ja to wiem. Tak, ja tak, to odległy wiem, temat i też odchodzisz jakieś... od tej formuły sportowiec. No tak, tak, ale, no, ale z drugiej strony, wiesz, no były takie sytuacje przecież tak, że sportowcy się mierzyli z innymi. Ja też bym z miłą chęcią, bo myślę, że nie jeden się znajdzie, który będzie chciał się zmierzyć tak samo. No bo przecież oni też chyba niektórzy biorą to dla jakiegoś wyzwania, tak? Jasne, tak. No to... I dla pieniędzy. No to przede wszystkim. Tak, to jest... To ma o tym otwarcie to mówić. To jest tak. Musimy piłkarza zapytać, słuchajcie, o to, jak widzi ten pojedynek. Tomek Hajto kontra Jakub Wawrzyniak. No wypowiadałem już się tak, na ten temat. Pomidor, bo to są obaj moi dobrzy kumple. Co się wydarzy, to się wydarzy. Niech po prostu wrócą do domu w zdrowiu i tyle. No dobra, słuchajcie, będzie teraz kolejny wyjątkowy gość w naszym studiu. Tak, także zaskoczymy. My teraz... Wiadomo, Błażej Augustyn kontra Zbigniew Bartman dziś wieczorem. Kolejna z ciekawych sportowych, bo sportowców dwóch się bije w tej walce, więc to jest sportowy pojedynek. To ja teraz, mieliśmy okazję posłuchać tego, co mówi o tym wszystkim Błażej Augustyn. Teraz jeszcze raz posłuchajmy Zbigniewa Bartmana. Nawet niekoniecznie a propos pojedynku z Błażejem Augustynem, ale o tym, co może się wydarzyć w przyszłości i o jego relacji z Adrianem Ciosem, a to już gdzieś nas naprowadza na kolejnego gościa. Także moi drodzy, posłuchajcie, drogi realizatorze, to jest film numer 7. Także posłuchajmy, zobaczmy. Bardzo tobie dziękujemy. Dziękuję. Adrian w końcu startował do wszystkich, bo w tym momencie zwariował, no 5 na 1. Także ja nie wiem, czy on przed konferencjami coś bierze i później nie kontroluje emocji, czy co, ale no, było wesoło, no troszeczkę rozrywki dostarczył na pewno. Co tam z obrażaniem jego rodziny, to jakieś bzdury, tak z tego co zrozumiałem, to jakieś absurdalne historie? Nie, no totalnie jest w błędzie, myślę, że nie zrozumiał, co do niego powiedziałem. No nie powiem, że dam sobie obie ręce obciąć, ale... Jestem wręcz stuprocentowo przekonany, że nie powiedziałem do niego bękarcie, tylko że powiedziałem mu, że zachowuje się jak rozwydrzony bękart. No i zweryfikujemy to, no bo to jest nagrane, więc myślę, że federacja może to w łatwy sposób zweryfikować. No i tyle, no. Wiesz, no ja zwróciłem uwagę na jego zachowanie. Ja nie mam zamiaru tu nikogo wyzywać od kurew, tak jak on mnie, czy od jakichś innych najgorszych, no bo jakby nie godzi się to z moją ideą, no. Jesteśmy z wami ponownie. Pamiętajcie, że cały czas śledzimy to, co dzieje się na czacie. Zadawajcie pytania. Z wielką chęcią będziemy je przekazywać dalej i zadawać naszym gościom. A jak widzicie, goście są wyjątkowi, bo teraz odwiedził nas, słuchajcie, sam
cesarz Marcin Najman. Witamy serdecznie. Cześć Marcin, cześć, cześć, Marcin. Miło cię widzieć. Już nie w stroju smutnego Mikołaja. Dzisiaj z kolei, słuchajcie, jaskrawy cesarz. No. No bo dzisiaj mam nadzieję, że... Będzie wesoły dzień. Będzie dobry dzień i słońce rozświetli nam przyszłość i wszystko zakończy się zgodnie z planem. A plan jest prosty. Plan jest prosty. Ubić, to jest plan. 30 sekund? Nie, na to tak nie patrzę. Trzeba ubić. Po prostu nieważne kiedy. Wiesz, to, walka to jest coś takiego, że możesz sobie wiele planować, a i tak może potoczyć się, wiesz, jakimś swoim innym torem. Scenariusze piszą się same. Ja idę, wychodzę po to, żeby zrobić zadanie, żeby go ubić i tyle. A nie nakładasz sobie, Marcin, sam trochę takiej, wiesz, presji, że jak się jednak nie uda, nie wiadomo z jakich przyczyn? Ale, wiesz, no, czasami mi się tak zdarzało, że się nie udawało. No, w wieku blisko 45 lat, bo w marcu kończę 45 lat, ciężko, żeby sobie nastawiać jakąś, wiesz, presję czy coś. Ja mam też swój wiek, wiesz. Natomiast staram się rzetelnie podchodzić do swojej roboty. Zrobiłem naprawdę przyzwoitą formę. Przecież chyba nawet fizycznie widać, że się prezentuje dużo, dużo lepiej niż chociażby półtora roku temu. No i szybkościowo też. No to zgadza się, więc jakby, wiesz, ja robię wszystko, co w mojej mocy, by to moje 45-letnie już prawie ciało przygotować do tego zadania i mam zadanie wykonać. Zadanie jest proste, ubić Unika, no. Ja chciałem zapytać, czy w tym świecie, w którym przeżyłeś i widziałeś tak dużo, jeszcze jest ktoś, kto naprawdę tak szczerze może cię wkurzyć, wytrącić z równowagi, podnieść ciśnienie, czy już masz do tego naprawdę dystans? Nie, no są sytuacje, gdzie się nie da mieć dystansu. No to słuchaj, to tak nie można powiedzieć, bo są rzeczy, na które możesz przymknąć oko, machnąć ręką, bo wiesz, bo faktycznie tak mówisz, wiele widziałeś, wiele już przeżyłeś, ale są takie rzeczy, których po prostu nie można puścić płazem. Myślę, że to uderzenie wtedy to było coś takiego, co... To jest ta sytuacja, której płazem puścić nie można. Dlatego dzisiaj to musisz wyjaśnić, Marcin. Nie, ja już to wyjaśniłem na ostatniej walce. A, no tak, bo pamiętam, co się stało, że byłem tam przy ringu. Ja już to wyjaśniłem, dzisiaj po prostu idę zrobić powtórkę. A Nathan Marcon, jego osoba i to, co on robi, to jest zjawisko, które powoduje właśnie, że na przykład łapisz się za głowę i mówisz sobie, co on wyprawia, że on przesadza, czy jak ty na to patrzysz? Znaczy jest to na pewno wkroczenie na nowy pułap. Na pułap, który ja po prostu, pułap, którego ja nie ogarniam i nawet nie chcę ogarniać. Po prostu jest to... Na pewno coś, czego jeszcze we Freak Fightach nie było. I tutaj sobie to trzeba powiedzieć jasno. Czyli po prostu to jest nowa era. Czegoś takiego, no... No jedzie grubo, to prawda. Jedzie naprawdę grubo, no. Może za grubo. Ja nie, czy tu są w ogóle granice, wiesz, jeszcze? Ja nie chcę właśnie też jakby w to... Jakby to ja osobiście uważam, że to jest trochę za mocno wszystko. Mhm. To, co tam się dzieje. Natomiast też nie chcę w to ingerować, bo to nie moje małpy, nie mój cyrk. Natomiast... No to jest coś, czego ja jeszcze wcześniej, tak jak chyba wszyscy, jak tu siedzimy, nie widzieliśmy wcześniej we Freak Fight. Marcin, co? Ja nie wiem, czy cię zaskoczę, słuchajcie, bo Fortuna już wystawiła oczywiście kursy dawno i byłeś zdecydowanym faworytem tego pojedynku jeszcze 5 dni temu, a dzisiaj teraz patrzę, kurs na ciebie 1,75, na Adrianie Cosa 1,85, więc nadal jesteś faworytem, ale już nie tak nie zdecydowanym. Nie ma znaczenia. Wiesz co, nie, to dla mnie, to oczywiście, że to nie ma znaczenia. Zabawa. No, tylko tak trzeba do tego podchodzić. Pamiętajcie, że zawsze element ryzyka istnieje. Zawsze. Bo to nie jest wrestling. Kuba, jestem na live'ie tutaj obok. Telewizja na żywo. Zawsze element ryzyka w walkach istnieje. A największego faworyta od porażki zawsze dzieli jeden cios, tak mawiał trener Kaz D'Amato, Mike'a Tysona. I to są bardzo mądre słowa. Po prostu trzeba zawsze próbować dać wszystko i przechylić szale na swoją korzyść. Ostatnio, Marcin, widzieliśmy cię w kanale sportowym u Mateusza Borka. Rozumiem, że ten topór wojenny został zakopany. No i to chyba fajnie, bo dwóch doświadczonych facetów, zasłużonych facetów, czy to w sporcie, czy to w mediach, daje sobie grabę, gadają ze sobą ponad godzinę czasu. Tylko dodam, przepraszam, że niektórzy mówią, że na kłopoty Marcin Najman kiedyś gdzieś stworzył ten kanał sportowy, a teraz ratuje w trudnej sytuacji. Słuchajcie, nie topór, a finka, ja to bym najwyżej finką nazwał, a nie, wiecie, jak ci młodzi nie wiedzą, co to finka, to takie małe nożyki, takie kiedyś były modne, takie... Czyli po prostu mały zgrzycik. Takie scyzoryki, no. Także to nie był żaden topór, no. Wiesz, mamy swoje lata,
pewne rzeczy zostały powiedziane. Natomiast myślę, że cały czas nie zostały powiedziane takie słowa, po których nie moglibyśmy się po prostu spotkać. No nie, no jasne, jasne. I jak dorośli ludzie porozmawiać. Jasne, a jeszcze muszę dopytać o Zbigniewa Bońka. Ja cały czas się tym tematem bardzo interesuję, bo jestem fanem futbolu, więc to też nie jest tak, że ja siedzę we frikach i ja nic nie wiem. Ja naprawdę jaram się piłką nożną od dzieciaka. O co chodzi, Marcin, w ogóle? O co chodzi z panem prezesem Zbigniewem Bońkiem? Czeka mnie rywalizacja. Ale to co to za rywalizacja? Nie, nie możesz nic zdradzić. Nie, znaczy mogę, tylko znaczy mogę tyle, ile mogę, to powiem. No, nie będzie to na pewno nic, jeśli chodzi o formuły walki. Aha, to okay. Będzie to będzie rywalizacja na zupełnie innej płaszczyźnie. Natomiast no, musimy znaleźć taką dyscyplinę, już chyba znaleźliśmy, która pozwoli nam w końcu też wyjaśnić sobie. Kurczę, ale mnie zaciekawi, co to może być za dyscyplina? Nie, no to będziemy się pewnie na rowerach ścigać jako speedrower, będzie mini turniej, cztery wyścigi. Wyścigi. Nie, nie, normalny tor mini ten do mini żużla. Cztery wyścigi. Czterech zawodników, jeszcze dwóch zawodników będziemy do tego turnieju dopraszać. To będą na pewno też jakieś znakomite postaci. I rozegramy taki turniej. Każdy w jednym biegu będzie jechał z innego pola. I taka rywalizacja się na pewno odbędzie. Kurczę, ja no, naprawdę, jak będzie to w pay-per-view, to zapłacę każde pieniądze. Fajnie, bo obaj z Marcinem jesteśmy z bardzo żużlowych miast. Częstochowa, Toruń. Natomiast nie o żużel, a o Mariusza Pudzianowskiego, bo coraz częściej się mówi o tym, że Pudzian ma wejść do świata frików, ma zadebiutować, ma zawalczyć. No i teraz pytanie do ciebie, jak ty patrzysz na to jego ewentualne wejście i czy ewentualnie... Ale to by była historia, jak Pudzian już mam w głowie. Już wiesz, Marcin, co mam w głowie. Już wiesz, co ja mam w głowie. Słuchajcie, Pudzian tak naprawdę, wedle mojej opinii osobiście, to nie tylko wchodzi do świata frików, tylko ten świat frików razem ze mną otwierał. Bo ta walka Najman-Pudzian, to jak dzisiaj patrzymy na to z perspektywy czasu, to było absolutnie frikowe zestawienie. Oczywiście wyśrubowane na najwyższym takim poziomie, jeśli chodzi o świat freakfightów, ale to był pierwszy wielki freakfight. No, na świecie pierwszy freakfight to był Muhammad Ali versus Zapaśnik, jeżeli się nie mylę, to Joka, tak się nazywał. Mogę się pomylić, ale chyba Joka. To był pierwszy freakfight na świecie. To jest w ogóle ciekawostka. Ale tak jest, no tak jest. A w Polsce zapoczątkowaliśmy to z Pudzianem w 2009 roku. No i tak się to toczy. Ten interes kręci do dzisiaj. No cały czas, tak. No. I przychodzą już nowi, słuchajcie, nowe pokolenia. Przychodzą takie postaci, które po prostu nam, twórcom tych freak fightów, pokazują, że jesteśmy jakby już trochę leśne dziadki. No bo ja to, co się czasami dzieje na konferencjach, ja nie ogarniam. No dobra, ale umówmy się, no też nie jesteś świętoczkiem na tych konferencjach. No nigdy nie byłem, ale cały czas uważam, że jednak dzisiaj trudno nazywać mnie, wiesz, największym tutaj podpalaczem, no, tych wszystkich konfliktów. Jesteś jednym z gości, którzy łagodzą obyczaje. No właśnie, to i taka jest prawda, właśnie, słuchajcie, to poszło w tę stronę. Kiedyś w boksie byłem postrzegany jako właśnie ten taki główny zapalnik, a przecież dzisiaj to wszystko, to co ja robiłem, to co ja mówiłem, jak promowałem te walki, to przecież te niewinne igraszki, no, przy tym, co się dzieje dzisiaj. No. To niewinne igraszki, no. Jeszcze kolejny krok, to uważam, to to rozwalony Ice Wall, no przecież to już był, no to już było, no to już było coś, czego Ice jeszcze... Wall, kule, Nathan, ale najbardziej, wiesz, Arkadiusz, ale tam chowający. Ice Wall miał być po to, żeby właśnie nie doszło do tego bezpośredniego kontaktu, a tu proszę bardzo, Nathan rozbił tą pleksę, Denis od razu wleciał i się okazuje, że nawet już dzisiaj Ice Wall nie daje gwarancji tego, że się nie da. No. No słuchajcie, ja powiem wam tak. 340 głosów na ten moment w ankiecie, która powstała 7 minut temu, na Marcina Najmana, aż 83% naszych widzów chce zagłosować, w sensie obstawić twoje zwycięstwo. Więc jak widzisz, jesteś faworytem niezdecydowanym wśród naszych widzów. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo. Ja wychodzę zrobić wszystko to, co potrafię na dziś najlepiej, żeby zrobić to, co do mnie należy, czyli ubić Unika. Wiadomo, że to jest tylko walka, zdarzyć się może wszystko. Natomiast ja wychodzę z czystą głową, zrobić zadanie, które mam do wykonania, czyli ubicie.
Dobra, słuchajcie, ja mówiłem o tej walce Pudzian-Najmana 2, natomiast jest jeszcze jeden pojedynek, który taki rewanżowy marzy się przede wszystkim Denisowi Załęckiemu. I o tym pojedynku zaraz posłuchamy sami, co ma o nim do powiedzenia sam Denis Załęcki. Ja chciałem powiedzieć, że będą u nas jeszcze dwaj wyjątkowi goście. Na pewno będzie Arkadiusz Pan Pawłowski, będzie Sławomir Peszko już za chwilę, także zostańcie koniecznie z nami. Marcin, bardzo tobie dziękujemy, że znalazłeś tę chwilę. Dzięki, Marcin, i oczywiście powodzenia. No. Nie dziękuję. Nie ganiaj tam za bardzo za nim po tym ringu. Nie, no, nie dziękuję, żeby nie zapraszał. Tak jest, a wy słuchajcie, posłuchajcie, co Denis mówi o tej walce, którą już gdzieś podprowadzałem. To jest film numer 9, drogi realizatorze. Także oglądajcie, słuchajcie i zaraz do was wracamy. Dzięki. Chciałbym się zmierzyć jeszcze raz ze Szwilką. Jeśli przeszedłbym okres przygotowawczy pół roku, tak jak w sumie to powiedział mój ojciec, pół roku takich treningów, jak ja robię teraz, czy z sumieniem, tak jak robię teraz, to za pół roku jestem nie do rozwijania w tych flikach. I ci mówię, za pół roku w takim treningu ściąga się Szpilkę i mówię ci, że Szpilkę rozpierdam jak dzieciaka. W cudzysłowie jak dzieciaka, nie? Robię go jak chcę. On nie ma głowy, on dostanie mocną bombę i on cięty leży. Nie wiem, czy on udaje, że takie odcinki co chwilę i tak dalej, nie wiem. Nie, ja to naprawdę chciałbym się zmierzyć jeszcze raz ze Szpilką. Dzieje. Odpalajcie to. Dobra. Otrzymuję informację, że jesteśmy już z wami, a z nami, jak widzicie, Sławomir Peszko. Potężny włodarz, jak mówili. Nie, potężny ambasador. Potężny ambasador, dobrze, tak jest. Tak, ambasador, promowanie gali, werbowanie byłych sportowców. Dobrze ci to wychodzi. I nie tylko. Słuchaj, co tu się dzieje? No robi się karta naprawdę wyjątkowo, wiadomo, sportowa, frikowa, ale tych sportowców coraz więcej na karcie. I mi się wydaje, że to jest też fajny klucz tego, że Cloud MMA zaczyna słynąć z tego, że trochę zmienia się wiek odbiorcy. No bo umówmy się, Hajto Wawrzyniak, no przecież nie będą oglądały osoby, które mają tam 19 lat, tylko 30-40. Będą oglądały, ale one podejdą do Tomka Hajty i czy mogą prosić zdjęcie dla mojego taty. Okej, no coś w tym stylu. Coś w tym stylu będzie. Tak jak jest różnica między lekcji odbiorcami a moimi. I o to nam też głównie chodzi. Tych potencjalnych przyszłych sportowców jest grono, które się będzie zwiększać i ja już mam ich w głowie i część już jest po pierwszych rozmowach, więc na pewno na tym nie przestaniemy. Czyli telefon oczywiście dzwoni cały czas? Z mojej strony często. No, na pewno, często. No, będą głośne nazwiska piłkarskie? Dużo osób mam, których bym chciał. Dużo jeszcze osób gra, które bym chciał. Ma ważne kontrakty i czekam, aż skończą. Także to nie jest tak łatwo i wszystkich namówić. Na początku każdy mówi, nie, wiesz, Peszki, nie wiem, czy ja do tego pasuję, czy ja to umiem. A ja mówię, właśnie o to chodzi, jak nie umiesz, musisz zobaczyć, czy wejść na salę, trochę poćwiczyć, jak ci się spodoba, no to zapraszam. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak ty nakłoniłeś Kubę Wawrzyniaka, żeby tak spokojny gość wyszedł dzisiaj do klatki i jeszcze w main evencie i zawalczył z Tomkiem Hajtą. No trener z licencją A. Tak, szalone. Tak. TVP Sport, wiesz, grzeszny, kulturalny. TVP Sport, no piłka nożna. Wahał się, mówię, idź właśnie to, co powiedziałem, idź, zobacz trening, czy w ogóle czujesz się w rękawicach pewnie, bo jak nie sprawi ci to ani frajdy, ale nie będziesz tu takiej adrenaliny, zaangażowania w to, to nie ma sensu. No i co, po tygodniu odzwonił, byłem, próbuję, pyta się z kim. Ja mówię, no jak, z Gianim. Hajto. I to wcale nie Infantino. Długo obrońców, tak, razem ponad 100 meczów w reprezentacji, mówię, przyciągnięcie kibiców, mówię, i mniejszych, i większych, ale przede wszystkim sportowy. No właśnie, Sławek, uważasz, że to będzie najlepsza pod względem sprzedaży pay-per-view gala? Bo wiemy, jakie były opinie na początku, Michał, prawda? Też... To zacznijmy od początku. No, zacznijmy od dwie początku. Dwie gale, gdzie mieliśmy te problemy ze sprzedażą pay-per-view, z tym, że ludzie nie mogli tego oglądać. Z twojej wiedzy, jak to wygląda z twojej perspektywy? Jak trudnej sytuacji was to postawiło po tych dwóch galach? Czy na przykład było spotkanie i musieliście się zastanowić, czy w ogóle robimy to dalej? Jak trudna była sytuacja? To znaczy, byliśmy tyle zawodników zakontraktowanych, że musieliśmy robić dalej i chcieliśmy robić, bo widzieliśmy potencjał, ile ludzi jest zainteresowanych, ile ludzi to chce oglądać, a my chcemy im to dać. Natomiast też się nie mówi, ile teraz kodów oddaliśmy. To jest ponad 70 tysięcy kodów ludziom z różnych maili. Tych, co nie oglądali, nie wiem, 10 minut czy całej gali, każdy ten kod dostał, może go dzisiaj zrealizować poprzez logowanie na nowej stronie, więc... To też trzeba podkreślić, że to nie jest tak, że ci ludzie, oni tylko hejtowali nas, pisali, a później nic nie dostali. Oni później coś dostali, ale później już nie napiszą dzięki za kod.
No tak, no wykorzystają, ale już, no czy ktoś może napisze, ale to 10%. No tak, to zresztą też nie o to chodzi. Chodzi, żeby dzisiaj normalnie odpalili sobie pay-per-view. Żeby działało. Żeby nie działało, bo sam kiedyś, mogę tu powiedzieć o jednym meczu, oglądałem na streamie piłkarski, bardzo długo na niego czekałem, był to Borussia Dortmund, Bayern Monachium. I Robert Lewandowski, rozumiem, wykupiłem, w składzie. Wykupiłem, tak, bo to był to taki top szpil w Niemczech, wiadomo. To był też Robert grający w Bayernie, czy w Bayernie? I sobie czekałem ten mecz i też mi się, kurde, zacinało i byłem zły na to, nie, że mi się zacina i wiedziałem, że to sprawy techniczne, ale że w tym momencie akurat, że chcę ten mecz oglądać. Wierzę, że dzisiaj tak nie będzie, że ludzie sobie obejrzą, jest przedsylwestrowe, no to się zaczynają piątek, większość dojedzie pewnie do hoteli, gdzieś do jakichś domków, więc serdecznie zapraszam. Zaznaczmy, żeby była jasność, zmieniliście dostawcę, sprawdzony dzisiaj dostawca, więc wydaje mi się, że tutaj naprawdę nie może się już nic wydarzyć, że naprawdę wszystko będzie dopięte na ostatni guzik i gala będzie chodziła w HD, full HD. Chyba, że prąd zgaśnie. A jak szliśmy dziś na stację, widzieliśmy ekipę. No, szliśmy dzisiaj tutaj, wchodziliśmy, rozkładaliśmy strzet, patrzę, elektrycy przyjechali, coś dłobią przy słupach, mówię, o, źle się zaczyna. Dobry znak, bo są w pracy. Ale czyli są pod telefonem w razie czego. No racja, są pod telefonem. Nie, no potężne studio Polsatu, gdzie robimy studyjną, także tak, tam raczej się nic nie wydarzy. Nie ale wydarzy. Też musimy szczerze powiedzieć, że nie wszystkich ta karta zadowala, nie wszyscy są rzuceni na kolana. Ale są myślę, że nie da się wszystkich zadowalić. Oczywiście, że tak. Oczywiście, no ci, co bardziej żyją z freaków i z awantur i z konfrontacji takich, żeby się coś działo na konferencjach, nie będą do końca zadowoleni. No, no widzisz, jak ja pochodzę właśnie z tego środowiska piłkarskiego, to wiesz, siatkarskiego, piłka ręczna, no to dla mnie to jest, wiesz, truskaweczka na torcie, naprawdę, no to ja naprawdę z chęcią ale bym... Ale wracając do tych, co niezadowoleni, no mogą zobaczyć, zawsze jest Najman, który robi duże show, jest Denis Załęcki. Natan jest... przede wszystkim, panowie. Natan, który... Patrzysz, co on robi. No właśnie, to była przesada? Jak ty do tego podchodzisz? Nie znam go osobiście, ciężko mi go ocenić. Widzę to odbiorca, co to teraz jest. Na pewno ma jakąś swoją dziwną osobowość, dziwną taktykę, którą obrał i do gry z tymi zawodnikami. Nie do końca też wszystkim się to podoba, no bo jednak każdy woli jakiegoś zaufanego kolegę, co jakiś tam, wiesz, zasady swoje ma, on jakiś dziwny je przestrzega, nie wiem. A ten Labryga gdzieś tam obijając tymi kulami, wiesz, no to nie potrzebne, dla niektórych to było przegięcie. To dla jego zdrowia Labryga, wiesz, po ciężkiej kontuzji, po operacji, mówię, po co ty wstajesz w ogóle z tego krzesła, człowieku, jeszcze zaraz będziesz miał drugą operację, wykluczyć się na rok, a ludzie chcą cię oglądać. I jeszcze straciłeś połowę pęgi. Jeszcze mistrz. Słuchajcie, ja tu widzę komentarz, że Sławek wygląda dzisiaj jak kominiarz, ale powiem wam szczerze, to jest jakby kominiarze w naszym kraju z rokiem na łapie latali, to już będę spełniony. Ważne, że oczy nie podkrążone. Nie, świeżynka. Nie, nice and fresh. No. Tak, widzicie, drodzy. Tak się tańczy, no. Tak się tańczy. To jest doświadczenie. Sławek, no chyba to będzie retoryczne pytanie, na którą walkę czekasz najbardziej, no bo wiadomo, że Hajto Wawrzyniak, ale może... Zaskoczę, bo czekam też na kobietą. Tak? Schreiber, która mnie też hejtowała mocno po gali w Płocku, że... Pamiętam, jak mnie oznaczała na Instagramie. Że co wy robicie, tak? Co chodzi robimy, o Gochę, że tak, promowanie patologii i tak dalej. I tak rozumiem, dalej. Że ty z nią nie dogadywałeś tej walki. Nie, ale jej po prostu zarzucałem, że słuchaj, to nie jest tak, że ty chciałeś zamknąć całą galę, całe wydarzenie. Jest mnóstwo zawodników, którzy trenują, chcą walczyć, mnóstwo ludzi przy tym pracuje. Od operatorów, o świateł, od dźwięków, od spraw technicznych i to wszystko w jeden... Ty chciałeś zamknąć po prostu galę przez tą jedną walkę. To mówię, to nie oglądaj tej walki, się z nią nie zgadzasz, ale inne... Nie walczył Melianczuk wtedy. No tak, sportowcy, walka, wiesz, tak. No. Karwa. Tak jak Szuli nam dzisiaj przecież opowiadał, on też sportowiec z krwi i kości, on mówi, stary, no ja się cieszę, że jest cloud, że są friki, bo dzięki temu jakbym miał teraz jako sportowiec zarabiać... Zarabiać przede wszystkim, to ja musiałby czekać, bo może by za rok dostał, wiesz. Ale wiesz, on powiedział, że w życiu by nie zarobił tego, co zarobi i nie mógłby się spełniać też jakby rodzinnie i tak dalej, nie? No to jest dużo takich kruczków. To raz, a Szuli, wiadomo, że lubi w parterze dużo, a tutaj dzisiaj ma... typowo walk z rekordzistą, więc też ciekawy pojedynek. Nie jest powiedziane, że jest faworytem tak do końca. Słuchajcie, ludzie pytają, to nie jest jakiś wyjątkowo odkrywczy temat, ale pytają, przekazuję dalej, czy jest szansa na Artura Boruca w Cloud. Mała, ale cały czas rozmawiamy. Cały czas rozmawiamy, bo takie zestawienie Borus Wasilewski by się marzy. Bank rozbity. Tylko powiem ci szczerze, Artur jeszcze w klatce jak klatce, a ja Artura na konferencjach sobie nie wyobrażam, z jego tym takim, wiesz, turbo spokojem.
No, można by było go podkręcić? Podkręcić. Można by było go podgrzać. Było tu spokojnie. No nie, no Artur to jest duża osobowość, firma, bardzo. Wiesz, bardzo dużo znane, mnóstwo kibiców, nie tylko w Warszawie, ale i w Polsce globalnie, tak, globalnie można mówić. Celtic, Szkoci, nie? Tak, Włochy, takiego. To by było potężne nazwisko, bardzo bym chciał. Jakbym. A rozumiem, że Marcin Wasilewski już jest blisko. Nie, też rozmowa na razie, ale jeszcze spokojnie. Podobnie jest z Arturem, no powiedział, że jak będę gotowy i będę poczuję, że ten, to będę w cloud. Słuchajcie, bo też, żeby jakby dać tutaj głos ludziom, którzy piszą niezadowoleni na czacie, że oni też gdzieś nie mogli tych gal oglądać i jakieś rekompensaty nie otrzymali, oni się cały czas gdzieś jeszcze mogą zgłaszać? Jak to wygląda? I z tego co wiem, to można było cały czas to pisać te maile. Nie wiem, czy dziś jeszcze będą rozpatrywane, ale tych maili mnóstwo przychodziło. Każdy był weryfikowany indywidualnie. To nie, bo wyobraźcie sobie, że przyszło, nie wiem, 3-4 tysiące maili, że oni kupili galę, nie oglądali. Okazało się, że z tych maili w ogóle nie była kupiona gala. Czyli co, to mamy, nie wiem, składać wyłudzenie pieniędzy? No bo na to też, na to wychodzi. Na to wychodzi. No, ktoś, myślę, że w tym wszystkim też trzeba zachować zdrowy rozsądek. Ktoś przychodzi z mailem, gdzie w ogóle gala nie była kupiona, że on kupił, żeby 40 zł oddać. To i zresztą i tak to były kody na kolejną walkę, a nie bezpośrednio oddawane pieniądze na konta ludziom. Ale nie jestem pewien do końca, czy dziś jeszcze będą rozpatrywane. Natomiast tak jak mówię, każdy był indywidualnie, siedziało mnóstwo ludzi nad tym. Nie była to prosta robota, bo to zajęło kilkanaście dni, żeby mail po mailu każdy otworzyć, sprawdzić, czy naprawdę był odpalony i ile nie działało przede wszystkim. Mieliśmy te statystyki od poprzedniej firmy, ile się komuś kółeczko kręciło, czy ktoś w ogóle nie otworzył gali, czy ktoś oglądał na przykład całą, a gdzieś tam mu zacinało chwilę. No ta rekompensata była podzielona. Twój pewniaczek na dziś? Na pewniaczek Schreiber. Tak? A, proszę. No tak. Fajna kobitka. No i widać silniejsza dużo. Tak, młodsza, silniejsza. Silniejsza. Ale no, bardziej... Monika też jak na swój wiek naprawdę wygląda jak kosa. No, no tutaj, ale wiesz, na trochę siła i nawet na Media Day wczoraj w treningu widać, że taka jest podjarana. Znaczy jest taka, no, jakaś taka zbita, nie? No i trener Okliński robi robotę. A, no i trener Okliński, no właśnie, więc to też na pewno jest przygotowana na tip-top. Wszyscy też mówią, że dużym faworytem Błażej Augustyn, ale tutaj, wiesz, warunki też na korzyść Bartmana i waga. Hajto Wawrzyniak, to totalnie nie wiem. Ja też nie wiem. Nie mam pojęcia. Ja na początku byłem za Hajto, a po wczorajszym media treningu jednak Kubie powiedziałem, nie no Kuba, nie wiem. Lepiej to się ruszasz troszeczkę niż Gianni, no. Gianni jest, wiesz, troszkę ze sztywnią wczoraj. Z Denisem też nie wiem. To jest w ogóle, wiesz, jeden do jednego. 50-50, no, tak? Może się tak rozłożyć. Jasne. Także nie ma aż takich pewniaczków, że 100% ta walka. Po co to w ogóle tą walkę, jak to wiadomo, kto wygra. A ciebie oglądamy w maju? W czerwcu. W czerwcu? W maju nie będzie. A, w czerwcu. Czyli oglądamy cię w czerwcu. No to najważniejsze, że mówisz, że będzie. A to już jest dogadane? Nie, próbuję coś wyciągnąć. Nie, zaraz. Nie jest jeszcze nic dogadane. Natomiast kolejna gala jest w marcu, później będzie w czerwcu i na tą czerwcową może się już uda, że ja. Ale kurczę. Czekam. Tak? Muszę zacząć treningi. No tak, musisz. No, w końcu by wypadało, no, tak wypadało. Rzeczywiście. No? Ale nie na skoczni. Ale wiesz, nie ma jakiejś figury ulanego. Nie, no nie, ale siła ciosu, wiesz, też jest ważna. Tak, tak. No przede wszystkim trochę techniki, żeby nie być też, wiesz, głupkiem na scenie. Dobrze. To co? Czekamy na następnego zaraz gościa. Zaraz pojawi się Arek Pawłowski, który nam to wszystko tutaj pięknie musimy puszczać Sławka, bo obiecaliśmy 10 minut. Tak jest. Także wiecie, ambasador też ma obowiązki. Sławek też jest w pracy. Cały czas tutaj lata za czymś, więc wiecie, musimy puścić naszego gościa. Pawłowski zakończy? Tak. On to zakończy piękną puentą. Tak. No mamy nadzieję, że coś powie ciekawego. nie wiem, co dawać. Myślałem, że nie. Może puentę. No właśnie, myślałem, że to ma jakiś przekaz ostatni przed galą. Tak, drodzy kibice, no ja was serdecznie zapraszam. Jeszcze jak macie okazję, kupcie pay-per-view. Powinno być dobrze, nie powinno dzisiaj zacinać. Będzie ciekawe pojedynki, są konfliktowe walki, ale są też sportowcy. Ja bardziej lubię sportowców. Z szacunkiem, niech wygra lepszy. Wy dopingujcie komu chcecie, a później impreza sylwestrowa. Wiem, słuchajcie, o co miałem zapytać zawsze, bo mamy na karcie przedstawicieli Elany Toruń, oni są obecni w tym świecie i tak dalej. Chciałem zapytać, jak ty grałeś w Wiśle Płocka albo w Orlenie Płock już wtedy, to ty miałeś okazję zagrać z Jarkiem Maćkiewiczem? Tak, znaczy ja przychodziłem do Płocka i Jarek Maćkiewicz już był doświadczony 35 tak. 5 lat miał. No, no a to widzisz, legenda Elany Toruń, kolego. Tak, a proszę bardzo, no. To wyciągnęliście naprawdę. Maciekiewicz, tak? Smaczki. Jarek Maćkiewicz, on potem poszedł do Lecha Poznań, tak, do Niemiec, Elany do Lecha, tam fajnie naprawdę pograł, potem Płock. Tak, on już był doświadczony, miał 35 lat, tak. Jak ja wchodziłem do jeszcze zespołu. Jeszcze z Irkiem Jeleniem też przecież pograł. Sprzęt musiałem nosić im.
No, to były te czasy, nie? Takie młody, czasy. Idź sprzęt rozłóż, przynieś, zanieś do pralni. A teraz potężny ambasador. A teraz potężny ambasador. I rozumiem, Sławek, że jesteś pełny optymizmu. Na Euro pojedziemy. Pomidor. I tym optymistycznym, znaczy nie do końca optymistycznym. Po co? Pomidor. Po dobra, co? Słuchajcie, bo mieliśmy się do tego odnieść. Zaraz się do tego odniesiemy. Do tego, co mówił Denis Załęcki o tej walce z Arturem Szpilką, ale po raz kolejny dajemy głos Denisowi Załęckiemu. Tu będzie o innej walce z innym gościem. Posłuchajmy, to jest film numer 10. Słuchajcie. I zaraz do was wracamy i wtedy też powiem wam o tym, co czeka nas jutro, a jutro też będzie wyjątkowy program na żywo po gali, ale o tym za chwilę. Wy oglądajcie, słuchajcie. Analizy jutro robicie? Jutro będzie podsumowanie, tak. I też wyjątkowy gość. O. Zaraz o tym wszystkim powiemy. Dobra. Bardzo trzymajcie się, do zobaczenia, dobrej zabawy. Dzięki. To jest gość, z którym się naprawdę można namęczyć bijąc, więc ja mówię, jak ja miałbym wejść z nim zawalczyć w Grombie, czy obojętnie gdzie, na gołe pięści, oczywiście mówię to o boksie, no to kurwa, ciężko nie było z nim w czwartą, piątą rundę, to wiem, że jakbym go nie zakłatował w pierwsze dwie, trzy rundy, to bym przepierdolił, no to jest oczywiste, no gość dopiero się w czwartej rundzie rozkręca, albo dostaje nowe życie i się napierdala, no jest, gość ma charakterny, dobrze się bije, ale nie ma tego jebicia, nie ma tego czegoś, co myślę, że ja mam na przykład, tylko że nie ma takiej kondycji, jak on, takiej wytrzymałości, ale myślę, że jakbyśmy się bili trzy rundy po dwie minuty w K1 na gołe pięści, to myślę, żebym go rozwijał. Ale zaznaczam, 3 rundy po 2 minuty, to mogłem stać i bym się napierdalał, ale po prostu siłą fizyczną bym przeważał nad nim, ale jakby się skończyło na punkty, to bym wygrał. 3 rundy po 2 minuty, zaznaczam, 3 po 2. 3 po 3, żeby było ciężko, bo tam jest wieczna, kura by była napierdalka, nie? Wiesz, to nie jest buła, nie? To nie jest buła, to jest Kubiszyn jest mądrym i dobrym zawodnikiem, także tego mu nie odejmuję. A jakby kiedyś była taka możliwość, to 3 po 2 chęcią. Z każdym mogę 3 po 3, ale z nim to 3 po 2. Takie napierdolki mogę, ale takiej grubej napierdolki, nie? Być go nie poznał na drugi dzień po prostu. No. Napój, nektar bogów. Tak, nektar bogów, yeah. Green tea. Słuchajcie, jest i on, Arkadiusz, pan Pawłowski, witamy serdecznie. Siemaneczko, cześć. Cześć. Jeszcze raz, jeszcze. Hej. Co tam, jak dobra, Arek, nie mamy czasu, więc szybciutko, jakbyś jednym słowem podsumował tę kartę walk. Zajebista. Dziękujemy, słuchajcie, cześć. To był Arek Pawłowski. No i tak powinno to się odbywać. I tak się robi ten biznes. Tak się robi ten papier. Słuchajcie, Let's get papin. Jedna ważna sprawa. Jutro podsumowanie gali ze studia Fansportu. Gościem będzie Mirosław Okniński, trener Mirosław Okniński, także nie będzie szczypania się w język, będziemy mówili jak jest, także gorąco już teraz zapraszamy. Jak jest, jak było, jak może być. I jak może być, zdecydowanie. I chciałem też powiedzieć, bo musimy nawiązać do tych filmów, które wam wypuszczałem. Pierwszy film to był Denis Załęcki, który mówi o tym, że teraz jakby potrenował, to by spokojnie z Arturem Szpilką wygrał i że bardzo chciałby takiego rewanżu. A drugi to był ewentualnie o pojedynku z Mateuszem Kubiszynem, z którym też by chciał zawalczyć i też spokojnie mógłby sobie poradzić, jeżeli to byłaby walka 3 razy 2 minuty, bo to jest warunek Denisa Załęckiego. Arek, ty byś zobaczył walkę Denisa w klaucie oczywiście, no bo gdzie by indziej, na przykład z Arturem Szpilką? No pewnie, że tak. Kurczę, no wszystkie te walki właśnie czy z Don Diego, czy z Arturem Szpilką, czy z Danielem Omielańczukiem, no w jakiś tam sposób na pewno... No, nie wiem, czy można powiedzieć o każdej, że była kontrowersyjna, ale zawsze tam był jakiś taki ładunek, powiedzmy, ten emocjonalny, który nie do końca został jakoś tam. Nie było takiego wielkiego po prostu finału, więc myślę, że te walki z przyjemnością by się obejrzało, chociaż na pewno będzie wiele osób, które powie, że nie, że tam czy nie zasłużył, czy po tym właśnie jak to się skończyło. No wiadomo, no, kurczę, za Denisem kontrowersje idą wszędzie, gdzie się pojawi tak naprawdę, ale nie zmienia to faktu, że to jest to trochę jak z wykolejającym się pociągiem, że nie chcesz na to patrzeć, ale wzroku nie odwrócisz. No, to, a to jest, panowie, tak, że za pół roku wszyscy już inaczej, że za pół roku Nathan Marconi to już będzie ktoś, przeszłość. Kogo... Kim będą ludzie znudzeni i to już nie będzie tak grzało jak teraz? Jak ty na to patrzysz? Się pytasz o to, czy tak stwierdzasz fakt? Tak. Ciężko mi powiedzieć, kurczę, no wiesz, wydaje mi się, że we frikach to wszystko jest jakiś taki, to jest jakiś taki cykl, nazwijmy to. I powiedzmy, że był ten czas, kiedy takim, no na samym początku była ta era, chyba można powiedzieć, że ta era Magikala, nie? Później chyba Don Cassio, tak? Później no Amadeusz Ferrari. Teraz chyba jest czas Nathana Marconia tak naprawdę. Jeżeli mówimy o tych takich najbardziej czy nośnych, czy najbardziej właśnie, nie wiem, może znienawidzonych, może najbardziej polaryzujących, no gdzieś tam w tym wszystkim od samego początku do samego końca i zawsze mocno trzyma się Marcin Najman oczywiście. Ale wydaje mi się, że to jest tak, że pojawiają się te nowe twarze,
są ci, którzy od dłuższego czasu, powiedzmy, grzeją i z kimkolwiek się ich nie zestawi, zawsze będzie ciekawie. No ale te, uważam, że to, co robi Cloud właśnie, czyli na przykład właśnie te twarze ze świata piłki nożnej, siatkówki, jakby tych sportów, których wcześniej nie widzieliśmy, no to jest mega, mega super. To jest mega, mega fajna rzecz. A czy czekasz właśnie dzisiaj na jakąś konkretnie walkę, taką, którą już, o kurczę, to fajnie, że takie zestawienie się pojawiło, naprawdę ciekawe będzie to pojedynek. Jak masz taką walkę dzisiaj? Tak, w sensie, no, poza tym, że szczerze uważam, że naprawdę to jest fajna karta i mówię, jakby wiem, że tam ludzie będą mnie hejtować za to, ale jakoś no trudno, przeżyję. Bo zawsze mówi się, tak jest. Bo mówi się o tym, że wiesz, że Wawrzyniak, hej, to nudne. No kurczę, no jeżeli masz... Ale dla kogo nudne? Wiesz, jeżeli masz 13 lat i nie wiesz, kim są ci starsi panowie... Tak można to nazwać. Tak? No to tak, to może to być walka, która będzie nudna. Jeżeli szukasz tylko i wyłącznie dymów, urywania głów, pękającej pleksy i kości i tak dalej, no to może... Może to też jakby nie jest konieczne jakby Yorka Pofty, jak to się mówi, nie? Ale no dla każdego, kto jednak jakoś żył w tym kraju, Polsce naszej, przez te ostatnie 20-30 lat i coś tam tym futbolem się nawet jakoś niespecjalnie, nawet tak casualowo interesował, no to Tomek Hajto, Kuba Wawrzyniak, to są jednak nazwiska bardzo, bardzo, bardzo mocne. I zobaczyć ich w takim zestawieniu, to jest coś turbo ciekawego. I oczywiście, no jakby nie mamy zielonego pojęcia, co się tam wydarzy. Po tym, co pokazał Tomek Hajto w walce ze Zbyszkiem Bartmanem, no wiemy, że ma charakter. Kuba Wawrzyniak, no też będzie chciał wypaść jak najlepiej. Będzie zaskoczenie. Kuba nie wiadomo, jak walczy. Nie? Nikt tego nie wie. No, nikt tego nie wie. To, co zobaczyliśmy, też jest takie niemiarodajne, no bo jednak inaczej jest, wiesz, inaczej jest bić w coś, co nie odda, prawda? Więc jestem bardzo ciekaw. Słuchajcie, ludzie pytają, bo takie pytanie pojawiło się na czacie, kiedy Arka Pawłowskiego zobaczymy w klatce. Słuchajcie, prawdopodobnie dziś. Tak, ja wiem, że tak za każdym razem. Zawsze jestem pierwszą osobą, która do tej klatki wchodzi i ostatnią, która ją opuszcza, więc tak. Dzisiaj, jak zawsze, będę w klatce. Ale wiem, że ludzie zawsze pytają o tę walkę. Wiesz co? To jest dla mnie w ogóle jeden z takich fenomenów freak fightów. Naprawdę. Jeśli chodzi o freak fighty, to ktokolwiek się chociaż przejdzie, no za przeproszeniem po prostu, no ktoś, kto sprząta po prostu scenę, nie? Pojawi się przed kamerą na chwilę, ej, dajmy mu walkę z kimś. Z kim go to zestawi? To szybkie akcje. Tak, no przecież jakie to były akcje, wiesz, to jeszcze na High League'u. Ktoś tam ochroniarz zgarnął kogoś tam. Patrzę, muzyczny Roma, tam było tak. Rzucił kogoś tam, ej, z kim on ma walkę? Muzyczny Romek? Ja jestem wesoły Romek? To, no nie ten. Mordeczko, chciałbyś waleczkę? No nie, no kurczę, to jest niesamowite i tak to troszkę wygląda. I tak naprawdę od samego początku, no przysięgam, no kurczę, od tej pierwszej gali, od tego pierwszego fejmu, co poprowadziłem, no to nie było gali, żeby mnie nie zestawiali. I z kim to już nie byłem zestawiany? Byłem zestawiany z Maćkiem z dupy, byłem zestawiany z Bonusem BGC, byłem zestawiany z jakimiś, z jakimś chyba Norasem, chyba z... Już nawet nie wiesz z kim. Tak, z Leksiem, kurczę, jakieś takie, wiadomo, milion różnych jakichś takich pomysłów, a ja mam takie, ale ja lubię to, co robię, ja lubię prowadzić te gale, ja lubię jakby, uważam, że to jest moje, w tym ekosystemie nazwijmy to, wydaje mi się, że to jest po prostu moje miejsce. No i ja też mówiłem, jakby na początku to w ogóle miałem tak, że jakby nie, po prostu nie proponujcie, bo w ogóle mnie to nie interesuje. Czym dalej w las, to bardziej mam takie, że a może bardziej na zasadzie jakiegoś takiego challenge'u, ale powiem wam szczerze, że nie ma jakiejś takiej rzeczy, która by mnie tego przekonała. No, wiem, ktoś mówi, pieniądze nie są w życiu najważniejsze. Nie ma czegoś takiego, co by mnie tak mocno pchnęło, żeby chciał to robić, bo to jest jednak ogromne, no to jest jednak poświęcenie dużego płatu jakby swojego życia tylko na to, no bo jeśli robisz to dobrze, no pokazać się jakoś, a nie tam wejść, po prostu zostać jakby szmatą, po prostu, która wytrze tę klatkę, bo to żadna przyjemność. I jakoś nie mam takiego. Nie wiem po prostu, czy to jest kwestia tego, że ja raczej jestem pacyfistą. No, rozumiem. ale mam coś takiego, że o ile jakby jara mnie ten klimat i bycie częścią tego świata, to zdecydowanie bardziej wolę być chyba treserem w tym cyrku niż jednym z lwów. Ale formuła wrestling to już co innego! Tu by się zaczęło, nie? Tu możemy, tu ja jestem gotowy. No, to można pograć. Nie? Bez kolan nieważne. Jeden z naszych użytkowników pyta, Arku, czy Puncher wystąpi kiedyś na Cloud. No, ja się strasznie śmieję, bo to jest dla mnie niesamowite, że my tak naprawdę teraz na tym Cloudzie będziemy mieli Puncher, bo to jest formuła, ta Puncher pomiędzy Natanem a... No tak. Pomiędzy Natanem a... Szczerze? Denisem jest Puncher. Ale ja w ogóle nie bardzo rozumiem tego, jak to ma wyglądać. Nie? Siedzą i się biją. Jedną rączką, rozumiem, trzymają tam jakiś tam element tak. I... Najpierw z jednej, później z drugiej, a później już nie trzymają i znowu... Ale są przyszpileni tutaj, żeby nie było wstawania. To tak jak ciosy... Tutaj, co były takie walki na plaskacze? No właśnie, nie do końca jak punchdown, bo jednak
pięści, z tego co mi wiadomo, a nie slapki. Tak, to prawda. Więc grubo, więc brutalnie. To jest szaleństwo. Ale wracając do tego tematu, no tak, no, wychodzi na to, że Puncher, jakby, powiem szczerze, no jakbym miał typować kogoś ze świata wrestlingu, no to jest kilku takich gości, którzy od razu przychodzą do głowy, no i od razu przychodzą mi te największe koksy. No, myślę właśnie o Puncherze, myślę o Longmanie, myślę o Spartanie. Oni by się na pewno tym super sprawdzili. No ale tak jak mówię, mamy przedwczesny jakby debiut przed debiutem. Puncher już dzisiaj na Cloud. No właśnie, MMA. Czy my to czekamy? Zobaczymy dziś, to nie wiem, bo to ale, też pytanie, czy do no tego właśnie, dojdzie. No właśnie, czy do tego dojdzie. No, ale powiem tak, mam nadzieję, że jakimś cudem dojdzie i do tego, no i mam nadzieję, że do Punchera w Cloudzie też dojdzie. Bo kurczę, myślę, że to byłby bardzo fajny reprezentant polskiego wrestlingu. No jest to jakiś pomysł, a tego jeszcze nie było. A by już prawie wszystko już widzieliśmy. Było już bardzo dużo, to no, prawda. No, nie, ciężko już przybijać, wiecie, te konwencje cały czas. Tak, jakieś budki telefoniczne, ten już jako kolejnym etapem będą te, co... To też gdzieś chyba, kurczę, no chyba w Rosji, bo chyba Rosja w tym bardzo bryluje. Było to zamknięcie w samochodzie, wiesz, rozpilacz paski. Widziałem to! No, jakby powiedzmy sobie szczerze, już jest coraz jakby, jest coraz wyżej, coraz mocniej. Poprzeczka zawieszona, wallę, no. Tak, ice wallę okazują się nie być wystarczająco mocne na te dymy. Tak, jeżeli wydaje się, że coś jest nie do zrobienia w tym świecie, to potrzebni są Rosjanie, przyjdą i to zrobią, jak widać. No tak, to jakby, to jest tak, że jak to się mówi, rzeczy niemożliwe robią od ręki, a na cuda trzeba 2 tygodnie poczekać. Nie? To prawda, słuchajcie, dziś miałem pytanie, ale mi uciekło, więc powiem wam szczerze, że dzisiaj tutaj ładna... A, już wiem, to oczywista oczywistość. Czy czekają nas dziś jakieś niespodzianki, ogłoszenia, goście specjalni? Myślę, że na pewno i ja tam oczywiście nic nie powiem, coś tam wiem, nic nie powiem, ale no tak, kurczę, to też jest taki element, który stał się już stały, że no... To też jest coś, co trwa, co się dzieje i myślę, że ta dzisiejsza gala będzie wielkim widowiskiem, no ale trzeba już myśleć o tym, co będzie w przyszłości. No tak, trzeba to rozwijać. Tak, trzeba to rozwijać, tym bardziej, że fajnie, tak jak wczoraj rozmawialiśmy, że Cloud idzie w tą stronę właśnie pomieszania z poplątanym, czyli te dwa światy gdzieś się łączą na tej jednej gali. Ten świat, wiesz, dla tych starszych osób, dla starszych odbiorców może, nie osób, czyli ten świat czysto sportowy. Starszych osób, no tak po 30. No, można tak to nazwać. Nie? Dziadkowie. No, a ten świat, wiesz, typowych frików, Nathan, Denis, ten półświatki, tak. No wiesz, o co mi chodzi. No tak, oczywiście, że tak. No i tak naprawdę myślę, że to jest też klucz do tego, żeby to było najciekawsze. Garniec rozmaitości. Dla każdego coś miłego, nie? Słuchajcie, tu ktoś zaproponował, że pan Pawłowski kontra bonus BGC na gołe brzuchy. Myślę, że największymi zwycięzcami tej walki byłaby publiczność, ale ta, która by tej walki nie obejrzała. Ja tu już jest, nawet Magdę to... Gessler gdzieś widziałem w zestawieniach. O, dobrze. To by było, ale to już pojedynek na gotowanie. No. Nie, akurat w tym nie jestem. Powiem szczerze, to tutaj byłby knockout w pierwszej rundzie, bo ja totalnie... Ja wiem, że to tak ludzie patrzą, nie no, gruby, to na pewno. I wiadomo, no, to tak jak patrzą, no, nie można ufać, wiadomo, rudemu, no bo rude fałszywe, no i nie można ufać szczupłemu kucharzowi, no bo to wiadomo, no to jak to tak? No i trzeźwemu barmanowi. No i trzeźwemu barmanowi. No też nie fajnie. Ale, ale zupełnie szczerze, akurat ja, jeżeli chodzi zarówno o jedzenie, to ja jem 5 rzeczy na krzyż, wszystkie niezdrowe, a jeżeli chodzi o kucharzenie, to absolutnie nic. Dlatego właśnie jak był teraz ten program Christmas Cooking, właśnie teraz to, ja mam takie, wybraliście najlepszego prowadzącego. Nie mam absolutnie nic. Ja bym takie, a więc to jest łyżka. Z łyżką można mieszać. No tak, bo jesteś na takim poziomie? Na tym się kończy mój ten, jakby ja po prostu mam specjalność taką, pozdrawiam serdecznie moją kochaną Karolinę. Ja się nauczyłem po prostu dla niej, bo ona jest kawoszką, ona kocha kawę, to ja się nauczyłem po prostu parzyć kawę. Przelewy, nie przelewy. Tak. I uważam, Arabika, że to jest absolutnie jakby szczyt moich możliwości. Umiem zaparzyć kawę jednocześnie nie paląc, jakby nie czyniąc pożaru, nie paląc chaty. I uważam, że to jest naprawdę, jak na moje standardy, bardzo, bardzo dużo. Ludzie pytają o Martę Linkiewicz. Nie jestem na bieżąco. Podobno nie będzie walczyła na fejmie i czy może być w Cloud. No trudno, wiem, że ty mi teraz nie powiesz, że będzie walczyła. Przede wszystkim jakby to też nie pytanie do mnie. Nie? Jakbyś mnie zapytał, czy Marta Linkiewicz zawalczy na Prime Time Wrestling, to bym ci mógł z przyjemnością odpowiedzieć. Ale jeżeli chodzi o Clouda, to nie mam tutaj jakichś informacji. Ale też myślę, że teraz bardzo dużo się o tym, jakby wszyscy o tym huczą, że jest współpraca, jest jakiś tam rozejm i tak dalej pomiędzy federacjami. Więc wydaje mi się, że i obecność przed Natana Marconia jakby na tej gali też pokazuje, no, że można, więc pewnie dużo jakichś zestawień, które wcześniej wydawały się niemożliwe, być może jakby
dzięki temu rozejmowi stały się możliwe. Ja uważam, że kurczę, no to tak naprawdę fani będą tutaj największymi zwycięzcami. Nie? Arku, a jak skomentujesz ten chyba szybki powrót Boxdela do łask? No tak, no ja się na ten temat właśnie wypowiadałem, kurczę, ja ciągle mówię o tym Boxdelu, bo mnie ciągle o niego pytają. Wiesz co? Uważam, że każdy zasługuje na drugą szansę, a czasami i na trzecią, i na piątą. Ja ogólnie jestem po prostu naiwny. Ale też no nie wiem, czy to ta osoba powinna decydować o tym, kiedy jest czas na tę szansę. Nie bardziej jakoś tak społecznie, tylko że z drugiej strony, kurczę, jeżeli koleś jest twórcą, koleś jest content kreatorem, całe jego życie to jest jakby, to jest to, no to odbierając mu to, w pewnym stopniu odbierasz mu ten tlen, odbierasz mu to życie. Więc ja jakby w tym, pod tym kątem to absolutnie rozumiem. Czy mam jakieś tam osobiste animozje z Boxdelem? Myślę, że jakby coraz mniej, bo po prostu nie mam z nim kontaktu, chyba nie chcę mieć za bardzo z nim kontaktu, jakoś mnie niekoniecznie jego osoba grzeje, ale też, no wiesz, no, jest tak, że są po prostu osoby, które dokonują jakichś tam czynów po prostu niewybaczalnych i takie osoby po prostu powinno się odciąć i jakby koniec i nara. No a są jakieś tam osoby, które powiedzmy, że coś tam odwalą, ale... Można dać im drugą szansę. No ale no właśnie pytanie, to oni powinni jakby dostać drugą szansę, a nie jakby wziąć tę drugą szansę troszkę, bo rzeczywiście to było dosyć dziwne, że no to teraz jakby pokażę wam, jak będzie wyglądał mój powrót do łask. To trochę jakby nie powinna być do końca jego decyzja, tak mi się wydaje, ale z drugiej strony no ponownie. To też jest tak, że każdy to przeżywa inaczej. To jest, wyobrażam sobie, że to musi być absolutnie ogromna, przeogromna presja, stres i tak dalej. I mówię, jakby w wielu sytuacjach życiowych jakby jest wiele rzeczy, których Boxdelowi można turbo jakby zazdrościć, ale jest, myślę, że też dużo takich sytuacji, w których trzeba, czy można mu było po prostu współczuć. Nie? I na pewno no, to jest coś takiego, co jest dla głowy no, niesamowitym obciążeniem. A żyjemy w takich czasach, że ludzie bardzo, bardzo, bardzo do pewnych tematów właśnie jakby tak lekko podchodzą. Nie? I właśnie jakieś takie tematy związane z, no właśnie z tym, jak działa głowa, depresja i tak dalej. No to są bardzo jakby ciężkie tematy, do których często ludzie podchodzą bardzo lekko. Nie? Wiem oczywiście, że to jest dla ciebie też temat bardzo ważny, natomiast dziś nie będziemy o tym rozmawiać, bo to są poważne sprawy. Mhm. Natomiast dla mnie, jeżeli chodzi o ten świat freaków, to jest jeszcze jeden fajny wątek, jeden świat, który można by w przyszłości zagospodarować, w kierunku którego się otworzyć. Nie wiem, czy ten świat by się otworzył na freaki. Polityka, słuchajcie. Może nie politycy same z pierwszych MMA. Stron gazet, ale jesteś aspirujący młodzi same politycy. Same MMA. Wyjaśnianie no konfliktu, jak wiesz. Absolutnie już milion osób zrobiło po prostu ten zbitek, ten żart, po prostu już to słyszałem tyle razy. Ale tak, pojedynków jest masa. No, kurczę, tak. Kto by nie zobaczył Kaczor kontra Donald, nie? No. Kto by nie rzymskiej zobaczył, klatce. Kto by nie zobaczył. A może w tej takiej niemieckiej klatce. Albo, no nie wiem. Cokolwiek. W każdym razie no Janusz Korwin-Mikke kontra Michał Boni. Można by było slapa. Tego naprawdę. Można by poczekamy, było zobaczymy. No, ja to osobiście, jeszcze to jest takie moje zestawienie, które wpadło mi do głowy. Powiem to publicznie, bo potem, jeśli kiedyś to by się może wydarzyło, to będę mógł brać za to jakby credit, że to był mój pomysł. Maja Staśko kontra Marianna Schreiber. Tak. Prawica kontra lewica, prawda? To jest taki pojedynek, który mógłby grzać. No a też panie... No, weszły w ten świat freaków tak w swoim stylu. Ciężko jakby oceniać, jak to zostało odebrane. Raczej dosyć polaryzująco, ale wydaje mi się, że to mogły być bardzo ciekawe konferencje. Ale no właśnie tak jak a propos Marianny Schreiber, to tutaj Sławek Peszko powiedział, że to pewniak. Tak? No, że to kobieta taka, wiesz... No jest harda. Przewaga warunków fizycznych, jest młodsza, no wiadomo, że ma to doświadczenie z wojska, gdzie tam też wszelkie takie bitewne nie, ale tematy. Widać po niej, że jest taka zbita i potrafi przyłożyć. No i wydaje mi się, że przede wszystkim od samego początku to była jedna wielka gra, no bo też jakby ciężko mi było uwierzyć, żeby kobieta, która ma jednak do czynienia ze sportem całe życie, była tak nieskoordynowana, jak się wydawała. Więc ja miałem takie, węższy spisek. No tak. Arku, pytanie do ciebie. Czy jest jakiś youtuber, który jeszcze nie jest w tym świecie, nie walczył, nie walczy, ale chciałbyś go zobaczyć w klatce? Nie myślałem w kontekście youtuberów, ale bardzo często właśnie ludzie mi zadają takie pytania i tak już totalnie idąc w taki fantasy booking, mówię zupełnie szczerze, to nie jest żart, chociaż to brzmi jak żart. Ja bym chciał zobaczyć walkę bracia Mroczek kontra bracia Golec, kontra bracia Cugowscy. Po prostu trzy drużyny z braci. Cugowscy. Brothers fight. Dokładnie. Brothers Cugowscy,
Mroczek Golec. Ale ty Jezus też masz Maria. Brata przecież. Mam brata, to, ale ostatnio się nie chwaliłem na Instagramie. No to dawaj 4 na 4, no. Ja mnie, mój brat, którego również serdecznie pozdrawiam, w ogóle ja to jest pozdrowienie dla całej mojej rodziny. Mój brat wczoraj czy przedwczoraj w ogóle coś sobie zrobił, taki talent sportowy, że spadł z jednego schodka i sobie czy zbił, czy zwichnął czyli raczej, raczej nogę. Chyba. Więc raczej w najbliższym czasie nie, ale powiem, no, że wiadomo, no, Paweł, my jesteśmy charakterne chłopaki. Dużo się mówi o tym po prostu, byciu charakternym chłopakiem, no to nie, no my to środowisko miejskie, dajcie spokój. Środowisko miejskie. No dobrze, Michale, powoli musimy do brzegu zmierzać. Jeszcze pytanko, bo to pytanko się kilka razy pojawiało, więc muszę przekazać dalej. Zapytajcie Arka o Wimena, tak? Jeżeli dobrze mówię? Wimena. Czemu? Dlaczego? Skąd? To jest z forum, jakby z internetowych forów sprzed lat 20 chyba na wrestlingu, jak byłem młody i głupi, to był mój taki pseudonim. Pięknie wspominam te czasy. Jezus Maria, jak dobrze, że z tego wyrosłem. Ogólnie wielu osobom by się przydało wyrosnąć ogólnie z pewnych kwestii. Tak, ale też właśnie z takich internetowych grupek i tak dalej, troszkę wyjść z piwnicy, to by dużo im dało. Dobrze, moi drodzy, dziękujemy wam, że dziś od 12 byliście z nami, byli fajni goście i oczywiście najważniejsza informacja, którą wam zostawiamy, jest taka, że ten wieczór warto dziś spędzić z Cloud MMA 3, a jak to zrobić, no to już powie wam Arek, bo on wie to najlepiej. Jak najbardziej, panie i panowie, cloudmma.tv to jest opcja numer 1, reflinki waszych ulubieńców to jest opcja numer 2. Pamiętajcie, że jest nowa platforma, więc trzeba założyć nowe konto. No i oczywiście, jak wpadniecie na Instagram pan Pawłowski, to tam znajdziecie reflinka, słyszałem, że on jest najlepszy i z niego w ogóle nie zacina. Ale słyszałem, że z innych też nie zacina, żeby nie było. Nowy dostawca, wielkie emocje, świąteczna gala. Zapraszam. Arkadiusz, pan Pawłowski, mój redakcyjny kolega Kacper, mi bardzo wam dziękujemy. Bardzo dziękujemy naprawdę za taką aktywność widzimy się na czacie. Wieczorem, no tak i jest. Widzimy się wieczorem i wbijajcie na kanał Fansportu po każdym pojedynku, od razu wywiady, relacje, także będzie się dzisiaj tak działo. Tak jest i na koniec jeszcze ważna informacja. Jutro, z tego co pamiętam, o 12 w samo południe, prosto ze studia Fansportu na żywo, podsumowanie gali, myślę, że też przy okazji podsumowanie całego roku, jeżeli chodzi o MMA, o świat free fightów i gościem tego podsumowania będzie trener Mirosław Okliński, tego nie można przegapić. Wow! Bardzo wam dziękujemy. Będziecie bezpieczni. Trzymajcie się. Zobaczycie no to nawet w nocy. Tak. Jak to tam było? Safe and fair. Jesteśmy bezpieczni. Garant, profesjonalna broń. To już są memy, słuchajcie. Cześć. Obiecuję wam, że te czapeczki jutro będą w studiu, także trzymajcie się. Hej. Essa.